Zjawiska spirytystyczne w oświetleniu nauki i objawienia, ksiądz Marian Nitecki doktor filozofii Instytutu Katolickiego Paryskiego, Warszawa 1920, z pozwolenia władzy duchownej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej wydanego za numerem 3175, wstęp, kiedyś dowiedzionym będzie, że dusza ludzka żyje w społeczeństwie ścisłym z naturami niematerialnymi świata duchów. Że ten świat działa na nasz i udziela mu wrażeń głębokich, których człowiek nie uświadamia sobie tak długo, póki mu wszystko idzie po myśli. Kant Trojman z Na świecie zrobiło się, jak w strasznym dworze. Tajemnicze sprzęty poczęły hałasować, stukać, przenosić się z miejsca na miejsce, wyjrzały z zaklętych kątów upiory. Zbliżyły się do strwożonych śmiertelników i zakłóciły im spokój, rozległy się głosy dziwne. Prawdę mówił Maciej Stary, są tu dziwy, są tu czary. Tylko na świecie sytuacja stała się nieco gorszą niż w strasznym dworze. Nie tylko się pokazują duchy w olbrzymiej liczbie, ale jeszcze wchodzą z ludźmi w stosunki towarzyskie, prowadzą z nimi wielce sensacyjne rozmowy. To jedno, a drugie, już nie prostacy, analfabeci widzą takie rzeczy. Ale wielkie rzesze mężów uczonych, którzy są specjalistami od zbierania tych wiadomości, opisywania w najdrobniejszych szczegółach i rozgłaszania, wprawdzie pomimo ich powagi, ród ludzki na ogół nie może się w tej sytuacji połapać. W miarę wzrastania tych dziwów zwiększa się proporcjonalnie także i nieporozumienie, ale mężowie uczeni wołają coraz głośniej i natarczywiej: nic, to nic. To tylko chwilowe nieporozumienie. Poczekajcie cierpliwie, a wszystko pod skalpelem naszego badania stanie się wam wkrótce prostym i jasnym. Ród ludzki na całej kuli ziemskiej wierzy, że otaczającego zjawiska przyrody nie zamykają bynajmniej całości bytu, że poza nimi są jeszcze istoty, wcale niepodobne do tego, co mu Ziemia przedstawia. I jeszcze ród ludzki miał zawsze to pojęcie że obserwacja przyrody i własne kombinacje jego tutaj nie starczą, uznawał zawsze, że one bardzo mało mogą powiedzieć o tej drugiej stronie bytu i że tu gwałtownie potrzebna jest interwencja wyższa, słowem, że tylko jedno źródło może znakomicie rozszerzyć i gruntownie umocnić wiadomości o bytach zaświatowych, a tym jest objawienie boskie, a teraz, perswadują uczeni, ma być inaczej, objawienie staje się zbyteczne, gdyż o zjawiskach. Uważanych powszechnie za nadprzyrodzone, lepiej i dosadniej potrafią ludziom powiedzieć badania doświadczalne w dziedzinie spirytyzmu. Nawet sama filozofia potrafiła niesłychanie uprzystępnić cały ten świat abstrakcyjny pojęciom ludzkim, sprowadzić go na nasz poziom ziemski i upodobnić zwykłym sprawom. Ma tego zadania dokonywać dział jej dziwny i modny pod tytułem Metafizyka doświadczalna, jak to być może. Wszak metafizyka zajmowała się zawsze. Jak oznacza nazwa, tym, co usuwa się nie tylko doświadczeniu, lecz wszelkiej zewnętrznej obserwacji, a oni, uczeni, nam na to odpowiadają, to tak było dawniej. A teraz dzięki olbrzymiemu wzrostowi pokazów spirytystycznych możemy wasze tradycyjne abstrakty realne nie tylko uchwycić zmysłami, ale je odmalować. Odfotografować. W piątym tomie swych drażniących zjawisk mediumicznych Ochorowicz szeroko nas zapoznaje z wizerunkami zewnętrznymi bytów abstrakcyjnych, duchowych, a tak nęcąco, że mamy wrażenie, iż gdyby jeszcze szósty tom był się pojawił, to znaleźlibyśmy w nim nawet fotografię ducha najwyższego. Orientacje naukowe zmieniają się w sposób nieco podobny do politycznych. Dawni aktywiści, mężowie uznający tylko to, co zmierzyć, dotknąć, zobaczyć, zrozumieć mogli, nie chcący słuchać o jakimś świecie poza światem Kopernika, Galileusza, Newtona, Luisa Pastera, stali się obecnie skrajnymi pasywistami, jeśli tak się wyrazić można, już dla nich nie ma bajek ani nic nieprawdopodobnego. Najfantastyczniejsze zjawiska, zaprzeczające wszelkim prawom, na których świat się opiera, stają się w ich oczach realnością. Którą usiłują przedstawić ogółowi jako zbiór praw stałych, regularnych. Nauka rozszerzyła się pod ich palcami uduchowionymi do granic nieskończonych. Wśród tych chwiejnych i zmiennych orientacji istnieje jedna, która się nigdy nie zmienia. Reprezentuje ją instytucja poważna, a skromna, niby olbrzymia skała, usadowiła się ona w pośrodku morza pojęć, zasad, hipotez pragnień i dążności ludzkich i góruje nad tym wszystkim swym majestatycznym zawsze jednakowym spokojem kościół katolicki nie dbając o względy uczonych nie przeczył nigdy istnieniu dziwów i czarów i to w znaczeniu dosłownym popularnym nie angażował się wszakże zbytnio z ich rozgłaszaniem wiele rzeczy prawdziwych pomija milczeniem bo jego nic zdziwić nie może a ogranicza się do tego co istotnie dla dobra ludzkości dla jej orientacji życiowej trzeba powiedzieć: I teraz, patrząc na zgiełk i popłoch, jaki szerzą w kołach uczonych zjawiska spirytyzmu, ma satysfakcję nie lada, bo oto ci światli mężowie śmieli się jeszcze niedawno z niego nie tylko, że kładł takie obiady na karp sił poza przyrodzonych, ale nawet po prostu, że przyjmował z całą powagą istnienie ich, a podobno najlepiej się ten śmieje. Kto się śmieje i na końcu, więc na tę naiwną. Jak się w kołach uczonych wyrażano, instytucje, przyszła kolej, by się uśmiać w głos i najswobodniej z łatwowierności i zmienności mężów nauki. Najdosadniej się bowiem na nich dziś stwierdziło proroctwo apostoła, albowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale od prawdy słuchanie odwrócą, a ku baśniom się obrócą. 2 Tymoteusz. 4 do 4. Bo to prawdziwa baśń naukowa te wszystkie hipotezy i teorie horrendalne, które mają wytłumaczyć światu zjawiska spirytystyczne. Ale gdyby Kościół katolicki mógł tylko się śmiać nad ruchem, jaki w myśli oświeconej wywołują straszliwie szerzące się bałamuctwa spirytyzmu, niestety to widok nie tyle komiczny, ile bolesny dla ludzi wierzących i kochających swe ideały zaświatowe, zjawiska. Spirytystyczne wyjawiły myśli z wielu serc najpotworniejsze, pełne nienawiści do rzeczy wyższych nad ich rozum i uważanych w chrześcijanizmie za świętość nietykalną. Nigdy jeszcze tak się swobodnie i bezpiecznie nie rozchulało w świecie chrześcijańskim bluźnierstwo, jak obecnie, podsycone i zachęcone sztuczkami seansów. Wspomnę tylko na prelekcje rzekomo naukowe, którymi od trzy lat oświecają wybrańcy umysłowi Warszawę w kwestii spirytyzmu. Jako na obrazek najplastyczniejszy tej nienawiści do tradycyjnych ideałów religijnych naszego narodu, z Galicji przyniósł z sobą do stolicy całą skrzynię tajemniczej mądrości niejaki Adam Czerbaki obdziela jej niezliczonymi darami zgłodniałą i nienasyconą w swej chciwości ludność, ale ma on ten spryt, że, podstawiając zjawiska bałamutne spirytyzmu pod cuda ewangeliczne, Głosi wysoką cześć dla ich sprawcy Chrystusa jako męża pełnego niewyczerpanej miłości dla biednego rodzaju ludzkiego. Ten zwrot jest istotnie sprytny, bo pozwala słuchaczom na chwilę zapomnieć o wszystkich bzdurstwach dogmatycznych czerbaka, a zarazem pocieszyć się, że kiedy taki dobry jest Chrystus, to się nie musi bardzo gniewać za słuchanie bluźnierstw. Przy tym to manewr, który każdego ujmuje nawet Żyda i socjalistę, bo któż by nie chciał być kochanym na świecie, a ponoć najwięcej się tego domagają ci, co najmniej zasługują, i jeszcze inny objaw przezorności ze strony Czerbaka, na afiszach programowych jego odczytów pod imieniem autora czytamy w rzędzie tytułów, którego mają zalecić słuchaczom, jeden bardzo osobliwy, Zaszczycony uznaniem Józefa Piłsudskiego, naczelnika kraju. Co to ma znaczyć? Czyżby Józef Piłsudski, naczelnik kraju, miał być specjalistą od wywoływania duchów? Jako żywo, nigdyśmy o niczym podobnym nie słyszeli, gdyby Czerbak rozwijał takie tematy jak metody konspiracji, socjalizacji kraju polskiego, tworzenia drużyn bojowych. Legionów i tak dalej, i powoływał się na powagę oraz wskazania Józefa Piłsudskiego, obecnego naczelnika kraju, no, to przecież dałoby się rozumieć, ale odznaczenie naczelnika kraju czy order z jego rąk za szerzenie spirytyzmu. Jeśli istotnie Adam Czerbak traktuje swą akcję, jako wiedzę naukową, to powinienby zalecić się społeczeństwu reklamą jakiejś uczelni wyższej, czy to filozoficznej, czy teologicznej. Czy przyrodniczej. I jeszcze jedna uwaga. Józef Piłsudski, naczelnik kraju, jest przedstawicielem zwierzchniczym 30 milionów Polaków, którzy przeważnie należą do wyznania katolickiego. Odczyty czerbaka agnostyczno-materialistyczne właśnie gruntownie podkopują wszystkie podstawy wiary naszej tradycyjnej, jakimże wtedy sposobem naczelnik tych milionów podwładnych mógł udzielić nie tylko aprobaty, ale, jak się chwali publicznie czerbak, Odznaczenia temu panu za jego robotę potworną i wrogą największym ideałom narodu polskiego, kto te łamigłówkę rozwiąże, sądzimy, że tu zaszło jakieś fatalne nieporozumienie. W każdym razie osłanianie swej propagandy bezwyznaniowej powagą najwyższą zwierzchnika kraju w okresie najcięższego przełomu duchowego, jaki Polska przeżywa. Jest objawem niesłychanie smutnej odwagi spirytystycznej i złym dla kraju prognostykiem, zresztą podobny manewr włacza godności nauki, w imię której z takimi prelekcjami się występuje, cóż bo ona w danej sprawie może być warta, jeśli treść wewnętrzna nie starczy jej za rekomendacje, nie możemy sobie odmówić satysfakcji postawić wobec czerbaka jako jaskrawy kontrast. Zachowanie się w okoliczności nieco podobnej geniusza nauki ścisłej w protestanckiej Anglii, jest nim Gabriel Stokes, sławny szeregiem badań i odkryć w dziedzinie optyki, teorii ruchu falowego, hydrodynamiki, a zwłaszcza fluorescencji. Razem z Maxwellem oraz Lordem Calvinem podniósł on świetność szkoły fizycznej w Cambridge gdzie był profesorem uniwersytetu otóż pewnego dnia uniwersytet edynburski zaprosił Gabriela Stokesa do wygłoszenia z fundacji lorda gifforda szeregu konferencji na temat istnienia boga i o etyce zastrzegając sobie że prelegent nie ma się powoływać na pozytywne objawienie lecz operować wyłącznie argumentami czerpanymi z rozumu przyrodzonego temat był bardziej ogólny niż te rzeczy które atakuje w swych odczytach Czerbak i inni spirytyści. A jednak, Stokes odpowiedział szanownej uczelni jedynburskiej, że nie czuje się w siłach sprostać zadaniu, taki geniusz? I dlaczego? A, bo powiada, etyka, o której mam mówić, uznana w całym świecie cywilizowanym, nie jest płodem geniuszu ludzkiego, lecz dziełem Jezusa Chrystusa. Prócz tego cały chrystianizm, który widzi w niej drogę nieomylną do szczęścia. Opiera się na fakcie historycznym, będącym zarazem faktem cudownym, na zmartwychwstaniu Chrystusa. Trudno więc o takich rzeczach nie wspominać. Już konsekwentnie od radzi sobie osławiony hipnotyzer, spiryty Staczyński. Reklamuje się jako uczeń profesora Wyższej Szkoły Medycznej Paryskiej, doktora Luisa Okultysty. Zobaczymy w toku rozprawy, jak się ten mistrz francuski z swymi teoriami skompromitował wobec świata. Naukowego, ale zawsze to człowiek wyższej wiedzy i na stanowisku naukowym, otóż Czyński, 6 grudnia 1917 roku, w odczycie blisko trzygodzinnym, przy ulicy Karowej, wobec olbrzymiego zbioru osób, zwłaszcza pań warszawskich, tak swobodnie lżył osobę Chrystusa i Najświętszej Marii Panny. Jak podobno jeszcze nikt przedtem w prelekcji publicznej zarządów caratu, jeden z obecnych przedstawicieli prasy, acz sam dość obojętnego usposobienia w kwestiach religijnych, wynurzał mi się, że tego było jednak za wiele, ale co wart był cały fundament naukowy dziwów spirytyzmu, które mają być z czasem przez naukę wyjaśnione zupełnie tak, jak prawo ciążenia grawitacji, inercji, etc. To świadczy niesłychanie charakterystyczny warunek, jaki postawił czyński badaczom tych zjawisk. Jeśli chcecie poznać potęgę sił naturalnych działających w spirytyzmie, to trzeba, żebyście się na Seanie zachowali z takim usposobieniem wewnętrznym, jak katolicy na mszy w czasie podniesienia, i ten oświeciciel poszukał sobie podpory w osobie wpływowej, podobnie jak czerbak, lecz w sposób jeszcze gorszy, czyński wyśmiewając naiwność kapłanów katolickich wierzących w cuda ewangelii które on zbijał powoływał się na dziwny interwiu jaki miał odbyć w tej kwestii rychło przed swym bluźnierczym mirojącym się od niedorzeczności odczytem z młodym księdzem bardzo modnym w pewnych sferach Warszawy konferencjonistą czyński oświadczył zgromadzeniu że nie on sam tylko w ten sposób zapatruje się na kwestię cudów ale z rozmowy wspomnianej przekonał się że modny a wpływowy kapłan jest tegoż zdania, co i czyński. Za co też nie omieszkał mu zaraz podkadzić w sposób przesadny, chaotyczny, na wskroś spirytystyczny, bo zawołał w uniesieniu: tacy to, guziccy, że żeromscy i oraczewscy torują przyszłość narodowi. Do tej kompanii prelegentów sensacyjnej i niepoważnej przyłączamy wreszcie wyznawcę nagiej duszy, Stanisława Przybyszewskiego którego odczyty spirytystyczne zaprzeczyły wszelkim podstawom chrystianizmu, a Jezusa umieściły przy boku Buddy, jako dwie ozdoby ludzkości, obiegodne siebie. Wszakże na tych imionach jeszcze nie możemy zamknąć serii bluźnierczych prelegentów spirytystycznych. Niestety, mają pod tym względem zasługi także poważniejsze i więcej szanujące swą reputację naukową osobistości. Sędziwy profesor Uniwersytetu, zmarły Abramowski. Protestował w swoim czasie publicznie, gdy spora ilość studentów, pono przeważnie Żydzi, oddających się z zamiłowaniem sportowi spirytystycznemu, uważała go za swego protektora ideowego. A jednak, słuchając wykładów tego męża, skąd zasłużonego w dziedzinie psychofizjologii doświadczalnej, na temat, metafizyka doświadczalna miałem, i nie ja jeden, wrażenie. Jakbym słuchał wywodów bluźnierczych czyńskiego. Dowiedziało się bowiem ciekawe audytorium od uczonego męża, że Bóg, ten najpełniejszy i indywidualny, osobisty byt duchowy, żywy i wolny jest pojęciem irracjonalnym. Nie krępując się obecnością osób z towarzystwa na jego wykładach, Abramowski z całym cynizmem dowodził, iż najwyższe uniesienie religijne, ekstaza, mistycyzm świętych, to nic innego. Tylko objaw płciowy, w największym napięciu popędu płciowego ma człowiek pełną wizję bóstwa, a toż samo zauważył Abramowski u zwierząt i polecił obecnym obserwować zachowanie się trzewi w pewnych chwilach. Jako klasyczny doświadczalny w świecie zwierzęcym objaw wizji bóstwa, to są najnowsze odkrycia w dziedzinie metafizyki doświadczalnej, dotyczące natury Boga i wysokich tajemnic mistycyzmu religijnego. A. Chojecki asystent Instytutu Psychologicznego wówczas, obecnie profesor Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego, głosząc prelekcję w Warszawie o zjawiskach spirytyzmu, usiłował go znaturalizować bezwzględnie, a o wysoce wykształconym prałacie, który w tymże czasie w Polaku katoliku stwierdzał nadprzyrodzone demoniczne ich źródło, wspominał ironicznie, ale niestety, w swych objaśnieniach niezmiernie powierzchownych, a Chojecki ani słówka nie rzekło pewnym sekrecie psychicznym, torującym drogę uczestnikom seansów do największych sensacji, o tym sekrecie lepszy od niego znawca spirytyzmu, stary praktyk czyński, przecież tak dosadnie, otwarcie, w porównaniu niesłychanie z do najświętszej ofiary chrystianizmu wypowiedział się, a właśnie w tym tkwi całe zło spirytyzmu i to głównie dało światłemu prałatowi. Jak zresztą każdemu konsekwentnemu chrześcijaninowi daje powód do upatrywania w spirytyzmie ręki odwiecznego wroga ludzkości. 12. Ponieważ zarazem kilka dni przedtem inny kapłan, w podobny sposób traktując wobec słuchaczy swych publicznie zjawiska spirytyzmu, zwrócił był uwagę na wielce bałamutne, a bardzo poczytne dzieło Ochorowicza zjawiska mediumistyczne, więc naturalnie trzeba było go poprawić. A. Chojecki wtedy w odwet podnosił wysoką wartość wrzekomą zjawisk mediumistycznych i polecał je zebranemu audytorium. Kwestii gustu naukowego czy literackiego profesora uniwersytetu już się nie poruszamy, ale niestety zjawisk mediumowych zawierają miejsca, jawnie uwłaczające naszym chrześcijańskim uczuciom, jak na przykład zuchwały zwrota płytki. Kościół stracił kredyt w nauce albo traktowanie cudownej ekstazy religijnej W. Pawła Apostoła, jako zjawiska spirytystycznego Wreszcie nie możemy pominąć głosu Andrzeja Niemojewskiego Owszem z rozmaitych powodów czujemy się w obowiązku poświęcić mu więcej znacznie miejsca niż innym prelegentom Dziwny to i wielce interesujący typ psychiczny A. Niemojewski nie jest już, przynajmniej na zewnątrz tym dawnym przedwojennym Niemojewskim, usiłuje on, jak się wyraża Eśw. Paweł Apostoł, zrzucić z siebie starą skórę, a przyoblec się w nowego człowieka, jakoż istotnie, a. Niemojewski już teraz nie zarzuca w swej myśli niepodległej bałwochwalstwa tym, którzy wierzą w Boga, w trójcy Eśw. Jedynego, nie wydaje katechizmów ateuszowskich, nie zapytuje, kto Boga zrodził. Nie lży osoby boskiej Chrystusa i nie robi zarzutu matce boskiej w kwestii uczciwości kobiecej. Nawet, podnosimy to z wielką pociechą serca, pięknie i wymownie maluje ideał ewangeliczny i w jego przeczystym świetle przedstawia całą potworność Talmudu. W ogóle sądzimy, że Wielki Wschód Masonerii, o której on nie chce ani źle, ani dobrze mówić, jak się był charakterystycznie i ciekawie wyraził na jednej z swych prelekcji roku zeszłego, Obecnie już nie znajdzie powodu do wypisywania na jego cześć tych pochwał, jakie mu kilka lat przed wojna, oddawał. A. Niemojewski pojął głęboko ważność i odpowiedzialność chwili, którą przeżywamy, i cały swój talent pisarski, publicystyczny oraz zapał zwrócił ku ukochanej męczennicy ukrzyżowanej, zabitej i w naszych oczach z grobu wstającej, a że u Polaka zawsze tak jest. Gdy się w jego sercu rozpięci czysty płomień miłości ojczyzny, to wydobywają się z najgłębszych kątów duszy zapominane i zlekceważone ideały religii tradycyjnej, więc i w działalności publicznej Niemojewskiego, dźwięczy coraz dobitniej nuta chrześcijańska. Jego zasług dla kultury i sprawy narodowej, obecnie chyba tylko ostatni wróg mu odmówi. Zwłaszcza nieocenioną jest jego akcja, w której obnaża najbrzydsze i najgłębsze rany społeczne. Nie krępując się nawet osobami, bardzo wysoko postawionymi, wydaje mi się, że ten obowiązek publicystyczny i obywatelski jest traktowany w myśli niepodległej wprost z wyjątkową w Polsce dokładnością i odwagą, mimo to wszystko, jednakże nie mogę nie podkreślić nadzwyczajnej wrażliwości a. Niemojewskiego na bałamutne teorie spirytyzmu, X i V. Istotnie a. Niemojewski, skądinąd bardzo krytyczny. Pod tym względem okazuje się dziwnie łatwowiernym. Nie przeczymy, że obrazki z galerii Notzinga, którymi w zeszłym roku na odczycie w gmachu przy ulica Czackiego ilustrował nam dziwne siły, występujące w spirytyzmie, były bardzo interesujące i niezmiernie sensacyjne. Nie utrzymujemy również, jak to uporczywie robi jeszcze wiele osób światłych, że tego rodzaju ilustracje nie odpowiadają rzeczywistości. Ale. Skoro się je traktuje jako fakty, to przecie tak olbrzymie dziwy należy koniecznie usprawiedliwić, jeśli już nie jakąś niezbitą zasadą naukową, to choć jakąś hipotezą prawdopodobną. A. Niemojewski niczym tego nie objaśnił, powoływał się tylko modnie na niezgłębione tajemnice przyrody. Czy ten, wykształcony, rozumny, doświadczony i już sędziwy mąż istotnie przypuszcza, że może istnieć jakieś prawo, które skłania dziewczę młode, by obnażało się publicznie dla dobra nauki wstydu wiele, a dobra nikt jeszcze nie stwierdził, i wydawało z swego dziewiczego ciała, na kształt położnic, jakieś substancje, mające pozór i postać członków ludzkich, ale z tym jeszcze pół biedy. O ile potęguje się nieporozumienie powszechne, gdy z tegoż dziewiczego łona wyłania się także głowa mężczyzny, kompletnie już sformowana, klasyczna. O oczach pełnych inteligencji, starsza od swej rodzicielki o jakie dwadzieścia lat, a to wszystko pojawia się nagle, bez żadnego procesu fizjologicznego, który by taką scenę poprzedził, ni stąd, ni zowąd, jak Deus Ex Machina, nie sensację wzbudził i inny obrazek, w którym jakaś myśl wypełzła z czyjegoś mózgu i sama się napisała na skrawku papieru. Mnożą się one w ostatnich czasach z potworną szybkością. Świat Tygodnik, którego redakcja obawiała się w swoim czasie umieścić kilku uwag kapłana, otrzeźwiających Warszawę rozspirytyzowaną, by nie urazić pewnych wpływowych osobników, podaje w dwa z dnia dziesięć 1 b. R. Reprodukcje fotografii. Zdjętej na seansie spirytystycznym przez sławnego autora Sherlocka Holmesa Conan Doyle'a Przedstawia ona jego zmarłego syna, który ukazując się ojcu, zapewnia go, że jest zupełnie szczęśliwy na tamtym świecie A to jak się tłumaczy, ach, dowodziła? Niemojewski, to, zewnętrzna i fizyczna projekcja myśli ludzkiej U Chińczyków nie brak także papieru, ale tam myśli ludzkie na seansach spirytystycznych Wybierają sobie zwykle piasek, by na nim się wypisać. Widocznie projekcje myślowe stosują się do zwyczajów kulturalnych tych społeczeństw, wśród których objawiają swe ukryte i dotąd niezbadane siły. A już najgrubszy stat w tym potoku sensacyjnych i drażniących audytorium bałamuctw było twierdzenie A. Niemojewskiego o rozumie zwierząt, przez które i nas słuchaczów i siebie straszliwie zdegradował. Poza tym znajdujemy w jego myśli niepodległej. W numerze z 28 czerwca 1919 roku teorię prawdziwie spirytystyczną o osobowości ludzkiej. My, konserwatyści naukowi i chrześcijanie, utrzymujemy, że osobowość to nie zabawka, to wielka rzecz, to podstawa wszystkiej naszej czynności psychicznej, to indywidualizm świadomy siebie i odpowiedzialny za swe czyny, to pierwiastek zawsze niezmienny w potoku najrozmaitszych odmian, jakie przeżywamy. To wyłączna własność każdego człowieka, której nikomu nie można pożyczyć odstąpić, nigdy się nie rozstanie z swym właścicielem, spirytyści nam przeczą, a wraz z nimi i a. Niemojewski, dowodząc, że niejedno podłoże psychiczne, niejedną człowiek ma jaźń. Lecz bywa ich w tym, że osobniku nieraz po kilka. Najlepszy na to dowód znalazł autor myśli niepodległej na seansie pani Domańskiej. W jednej chwili występowały w niej aż trzy osoby po kolei. Z tych najwięcej zaimponowała Niemojewskiemu osoba bardzo starożytna, bo królewny Aritis, córki Ramzesa II. A. Niemojewski. Stosując tę te teorię niechrześcijańską do orgii wyprawianych w naszym Sejmie, słusznie przez niego nazwanym parcelacyjnym, utrzymuje, że osoby sicińskich i szelów wcieliły się w posłów Daszyńskiego i Witosa, jak również szlachetne osoby chrobrych, modrzewskich weszły w ciała naszych zacnych i gorliwych posłów. Wprawdzie mówimy potocznie, że w kogoś wstąpił dobry duch, lub ktoś dał się pokierować duchowi mściwemu, kłamliwemu i te. D. Zwykle jednak nikt nie rozumie tych wyrażeń w seansie pozbawienia się swej osobowości na czyjąś korzyść. Zdrowy rozsądek bierze je w znaczeniu natchnienia lub pokusy, które się przyjmuje albo odrzuca wedle własnej wolnej woli. Zaś osoby, które występowały w P. Domańskiej, były zdaniem Niemojewskiego zupełnie czymś innym, niż te pierwiastki psychiczne. Były to osobne istności zupełnie obce jaźni p. Domańskiej, a za tym i w Sejmie działają niewłasne osoby naszych posłów, lecz cudze, które sobie w ich ciałach gospody uczyniły. Czy jednak zwolennik tej dziwnej teorii nie widzi jak niepożądane i fatalne konsekwencje stąd płyną dla niego samego, któż bowiem lepiej w Polsce niż a. Niemojewski, potrafił wykazać całą głębię zła, które czynią krajowi witosem i daszyńscy. A również kto go prześcignie w zapale szlachetnym i wymowie, gdy podnosi piękne strony psychiki dobrych posłów. Ale w praktyce cóż to wszystko może być warte, źli posłowie Daszyński. I witos do prawdy Y będą gorąco wdzięczni Niemojewskiemu za odkrycie zrobione przezeń na seansie spirytystycznym. Czyż nie mogą mu odpowiedzieć? My tu nic za siebie nie robimy, jest siła wyższa nad nas i w nas, która nam każe w ten. A nie inny sposób się zachować. To są wszechmocne duchy sicińskich i szelów, nie nasze. W tymże stosunku muszą się czuć pokrzywdzeni pochwałą Niemojewskiego, płynącą z jego teorii obcych osobowości, ci mężowie, którzy z narażeniem spokoju i zdrowia walczą o ideały narodowe i kulturalne w Sejmie, a wreszcie inny najczulszy osobisty interes Niemojewskiego olbrzymio traci na tej ideologii, wszak ma on bezsprzecznie olbrzymie zasługi za swą pracę publicystyczną, za swe wysiłki w kierunku odrodzenia kraju. Ja osobiście niezmiernie jestem wdzięczny Niemojewskiemu za mężne, wspaniałe i pełne serca uświadamianie rodaków o stanie kulturalnym i moralnym, w jaki wprowadziły nas warunki obecne społeczno-polityczne, lecz gdyby brać na serio jego ideologię osobowości. To musielibyśmy uważać całą tę piękną i pożyteczną jego działalność, jako objaw żywiołowy, bezwolny, odruchowy, a więc próżny wszelkiej zasługi. I w tymże oświetleniu, jak zmalałaby i zblakła ta bolesna tragedia, którą niedawno za swą odwagę obywatelską i publicystyczną przeżył, a która odbiła się we wszystkich szlachetnych sercach polskich najwyższą dlań sympatią. Gdy był napadnięty we własnym mieszkaniu przez przedstawiciela rządu, gdy bez wyroku sądowego, obywatel wolnej i niepodległej Polski pożyteczny i światły pisarz został aresztowany carskim administracyjnym porządkiem i w tenże sposób zamknięto mu pismo, to nie znalazł się chyba nikt z ludzi prostomyślach, by nie potępiał takiego barbarzyństwa, ale wedle teorii osobowej, ogłoszonej przez a. Niemojewskiego, wszyscyśmy wówczas błądzili razem z nim, oburzając się na podobne czyny, rycerze. Napadający a niemojewskiego w mieszkaniu nie działali z własnego przeświadczenia i swej wolnej woli lecz byli w owej tragicznej chwili tylko narzędziem gontów żeleźniaków czy innych hajdamaków którym się podobało zamieszkali w ich ciałach zamiast tedy gniewać się na przedstawicieli władzy rządowej i określać jaskrawo ich postępek Powinien był pokrzywdzony publicysta dać spokój tym ludziom i szukać sobie gdzie indziej faktycznych sprawców orgii nienawistnej, owych ukrytych osób, podobnie, jak był znalazł obce osobowości ludzkie w pani Jadwidze Domańskiej i w posłach Sejmu, wreszcie, czy bystry umysła. Niemojewskiego nie widzi, jakie płyną ostateczne wnioski z tej niefortunnej teorii. Sicińscy, szele, gonty, żeleźniaki, Modrzewscy a nawet chrobrowie mieli poprzedników, których byli wierną reprodukcją, i dokądże na końcu ta descendencja genealogiczna duchów nas zaprowadzi? Do założenia filozoficznego, z którego wychodzą wszystkie teorie spirytystyczne, do metafizyki dziś modnej, przeważającej w uczelniach wyższych i wśród uczonych, a będącej zarazem zaprzeczeniem Boga osobowego, to filozofia panteizmu monistycznego. Czyli demonizm, ginie w niej osobista cnota, poświęcenie, miłość idealna, wszelka zasługa i wszelka odpowiedzialność. Na to miejsce zjawia się wszechwładny i jedyny w życiu prywatnym każdego, jak i publicznym narodów czynnik psychiczny, zwany popędem. Lin jest brutalniejszy, tym więcej wart, bo jest bardziej naturalny i przez to tym więcej zbliża nas do źródła swego, czyli do Bóstwa. Do jego pełnej wizji, jakby powiedział zmarły profesor Uniwersytetu Warszawskiego Abramowski, a w takim razie znowu musimy się zapytać autora myśli niepodległej, do kogo on się modlił w Toruniu i Grudziądzu, gdy mu serce polskie nabierało radością i dumą na widok walecznych pułków żołnierza polskiego, które odbierały odwieczne ziemie nasze z rąk Teutońskich, kogoż to on wzywał, gdy z wojskiem i ludem śpiewał wówczas. Jak za dawnych czasów ojcowie jego, nierozumiejący się na teoriach dziwnych osobowości. Kto się w opiekę podda panu swemu, co miał za sens ten okrzyk, z najgłębszych kątów ducha jego wydobywający się wobec majestatu ofiarnie krwawej, okrzyk, w którym za Sienkiewiczem i całym światem katolickim wołał, wszystko przemija, a msza po dawnemu trwa, ale msza trwa pomimo najwyższego cudu transsubstancjacji który kłuje w oczy wszystkich modnych ideowców naukowych, owszem dla tego cudu, jeszcze cały ten stek sprzeczności teoretycznych i praktycznych, przeżywany w obecnej fazie przez wrażliwą osobą Andrzeja Niemojewskiego, nie dość jeszcze że przekonywa o pewnej prawdzie psychicznej, którą religia chrześcijańska na każdym kroku przypomina wszystkim, a szczególnie ludziom nauki, jest mianowicie wiele rzeczy na świecie na pozór prostych. A jednak mieszczą w sobie tak głębokie tajemnice, że najbystrzejsze umysły powinny się do nich zabierać z olbrzymią ostrożnością. Geniusze starożytni pobłądzili w kwestiach, o których dziś na FETE dziecko nie ma wątpliwości. Lecz to światło, które obecnie stanowi naszą najwyższą dumę kulturalną, dlatego jest tak jasne i cenne, że płynie z źródła wyższego, z objawienia. Właśnie w spirytyzmie są zagadnienia których nie rozwiązują same pojęcia naukowe Trzeba pomocy z góry Lekceważyć ją Jest to tamować sobie umyślnie drogę do prawdy Dlatego dziwić się należy sędziwemu i obecnie na ogół chrześcijańskiemu pisarzowi niemojewskiemu Że się gniewa na światło kościoła w kwestii spirytyzmu Komunikują nam Iż na jednym z swych odczytowi przecinek apostrof poruszając seanse Wołał ten mąż z ogniem Niech zginie i przepadnie taki kościół który tamuje badanie tajemnic spirytyzmu. Gdy w pewnym kole światłem podniesiono przy mnie ten incydent, ktoś zauważył, że okrzyk namiętny Niemojewskiego nie ma znaczyć bynajmniej pogardy dla instytucji bożej i nieomylnej, lecz słuszną krytykę pewnych sfer duchowieństwa, czy pewnych osobistości kościelnych, które nie dorosły do tego, by ocenić doniosłość naukową i kulturalną zjawisk spirytyzmu. A, jeśli tak, to zasadniczo nie można być w opozycji z Niemojewskim, będę szczerym, aż do tragizmu, o niczyje względy mi nie chodzi, chcę tylko prawdy, choćby kosztem osób mego stanu, już wolałbym tego kosztu nie ponosić, ale trudno, otóż powiem otwarcie, gdy myśl nie podległa wens 17-1b. R. Krytykowała pewne sfery kościelne, odmówić jej słuszności nie mogłem, zwłaszcza, że to robiła obiektywnie. Podkreślając zarazem tam, gdzie wymagała rzeczywistość, strony dodatnie duchowieństwa Tak, w ostatnich czasach kościół istotnie staje się w wielu wypadkach w swych sferach wyższych zwłaszcza, coraz bardziej ugodowym, oportunistycznym, rządowym, karierowiczowskim Niektóre osobniki kościelne wpływowe a świadczenie krępowały się w kraju piać górnych dytyrambów na cześć ich chwale panom rządowym Którzy zaznaczyli zupełnie niedwuznacznie swe lekceważenie dla najistotniejszych spraw kościoła I to robiły w chwili, gdy a Niemojewski w imię obowiązku obywatelskiego i publicystycznego jaskrawo opisywał ich działalność szkodliwą ojczyźnie tych figur rządowych i za to śmiało Nadstawiał karku, ta nędzna ugodowość i karierowiczostwo kościelne już zwracają uwagę wszystkich W dziełku pełnym ducha bożego i w śliczną formę ubranym Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, KS Doktor Jan Korzonkiewicz dowcipnie nazywa ten rodzaj kleru myśliwymi, porównanie dosadne i przejrzyste. Wiadomo, że polowanie w ogóle jest połączone z przygodami, a na grubego zwierza zwykle z wielu trudnościami i niebezpieczeństwami. A trzeba dobrze nasłuchiwać, skąd i jaki wiatr wieje. Postępować flader ostrożnie, zręcznie umieć udawać, zwodzić. Podchodzić, dreptać po ścieżkach śliskich, gdzie łatwo i samemu kark skręcić i wpaść w cudza, zagrodę, narobić w niej szkód, a nawet bliźniego poranić. myślistwu duchownych, polujących na wysokie godności kościelne, zawdzięczamy w wielkiej mierze upadek wiary w narodzie, zwłaszcza klasach inteligentnych. A w szeregach kapłańskich z tego powodu ostatnimi czasy straszliwie wzrosła dezercja i apostazja. Poruszyłem aż tak głęboko rany kościoła nauczającego, żeby nikt już nie podejrzewał mnie o najmniejszą chęć ukrywania lub tuszowania win, jakie a. Niemojewski i tysiące innych osób upatrują w kościele w stosunku do ciekawych badaczy tajemnic spirytyzmu, bo rozumiem po prostu, że jeśli istotnie tutaj ktoś winien, to chyba nikt więcej niż taki kościół, zdemoralizowany przez rząd i przedstawiający małą wartość kapłańską, a mógłby istotnie taki kościół zwolennikom spirytyzmu mącić spokój, bo przecie należy do sfer wpływowych wśród społeczeństwa. Ale my, prości kapłani, którzy bardzo pilnie tym dostojnym karierowiczom się przyglądamy, Doprawdy żadnej winy nie znaleźliśmy w nich i nie może być inaczej. Ci myśliwi bowiem mają zgoła inne kłopoty na swych wysoko podniesionych głowach. Przy tym spirytyzm to rzecz bardzo drażliwa, łatwo narazić się osobom świeckim, wpływowym i potrzebnym, które nie lubią słuchać o pierwiastku nadnaturalnym w jego zjawiskach. A tym samym ściągnąć na siebie opinie ludzi zacofanych. To wszystko nie pomaga do robienia kariery. Dlatego na ogół w tych sferach kościelnych sądzę, że raczej się nie docenia doniosłości zabaw spirytystycznych, niż się ją przecenia. Tyle razy mieliśmy możność przekonać się, że wyrażały się one wprawdzie niechętnie o tych zabawach i upatrywały w nich słusznie objaw niezdrowy, próżniactwo, a nawet zabobon, ale nie więcej szkodliwy dla dusz ludzkich. Niż na przykład silnie rozwinięta u ludu wiara w sny. W ostatnich kilku latach, uświadamiając społeczeństwo o spirytyzmie, miałem kilka próbek pod tym względem bardzo wymownych. Jeden z dygnitarzy, polujący na biskupstwo, słysząc, że wiele istot inteligentnych bardzo się zgorszyło szerokimi i groźnymi wnioskami, jakie wyprowadzałem z orgii seansowych, perswadował mi szczerze i naiwnie, a też ksiądz wybrał sobie temat. Nie było to wdzięczniejszych w teologii inny z tejże sfery, gdy mu przedstawił dowody ukazywania się na seansach widm ludzkich żywych, w bezlicznych prawie i wciąż jeszcze mnożących się zdjęciach fotograficznych, rozśmiał się w oczy z mojej naiwności, a tego rodzaju pokazy zdegradował do działu halucynacyjnego, a nawet jeszcze ktoś z nich niedawno, jawnie i w liczniejszym gronie osób z Towarzystwa Stolicy, bagatelizował stanowisko tradycyjne. Jakie w kwestii spirytyzmu zająłem, każdy więc rozumie, że z tej strony badacze spirytyzmu, usiłujący w prawach przyrody znaleźć klucz do jego tajemnic, nie potrzebują chyba obawiać się przeszkód. A jednak jest ktoś w Kościele Chrystusowym, kto istotnie krępuje ich i stawia tam legalną fantastycznym wnioskom, jakie ze zjawisk spirytyzmu bardzo często wysnuwają są to osoby duchowne na rozmaitych szczeblach hierarchii kościelnej postawione, a bodajże najwięcej ich widzimy na stanowiskach wybitniejszych, narażając się w opinii publicznej, bardzo gorliwie i dowodnie odsłaniają fałsz, przewrotność i niemoralność zabaw spirytystycznych, nie są to przecie postacie zdemoralizowane przez rząd, o malej wartości kapłańskiej przeciwnie, stanowią one nieraz dźwignię ich chlubę kościoła a dla społeczeństw świeckich ich działalność w walce ze spirytyzmem jest prawdziwą opatrznością, spełniają jeden z najszczytniejszych swych obowiązków religijno-kulturalnych, próbkę dostateczną wielkości i ważności tej misji daje sama. Niemojewski w swym sensacyjnym opisie produkcji P, domańskiej i w donośnej teorii filozoficznej, jaką je opatrzył, bo zasada jednej, jedynej, niepodzielnej, niewypożyczalnej, Nieodstępnej i zasadniczo niezmiennej osobowości w każdym pojedynczym człowieku, to podstawa całego chrystianizmu i całej kultury nowożytnej. Nie może być mowy o przesadzie w obronie tak bezcennego skarbu, jak przecie nikt na świecie nie stawia zarzutu rycerzowi, który ungu i buset broni swej ojczyzny, zagrożonej przez wrogów. A zatem, jeśli w samej rzeczy kościół posiada rycerze, który ma niemojewski nic nie zarzuca. Którzy dostarczają zupełnego dowodu, że występując przeciw teoriom spirytystycznym, niczego od ludzi nie żądali, nie mieli żadnych osobistych celów, tylko ten jeden szlachetny i piękny, oświecić namiętnych zwolenników zabaw seansowych i odwieść ich od nieopisanych szkód, jakie stąd płyną. To co właściwie chodzi zwolennikowi kapłanów wyższych duchem. Niniejsza książka powstała z szeregu odczytów. Jakie głosiłem o zjawiskach spirytyzmu w Warszawie i Lodzi w roku 1917 i 1918 materiał do niej czerpałem nie z samych autorów chrześcijańskich. Przeciwnie, dużo przykładów i uwag zapożyczyłem od badaczy spirytyzmu, których ideologia stoi w rażącej sprzeczności z doktryną tradycyjną. I owszem znalazłem tam silny argument dla mojej tezy, bo podkreślam stanowczo. Że objaśnienia naukowe i filozoficzne, jakimi opatrywali szeregi nieprzejrzane zjawisk dziwnych i niezgodnych z powszechnymi pojęciami, tak mi się wydały słabymi i naciągniętymi, że w zestawieniu z tym wzniosła i głęboka interpretacja tradycyjna zjawisk spirytyzmu tylko nabierała jeszcze mocy i wyrazistości. Trzy powagi wielce cenione w odnośnych obozach przysłużyły się najwięcej mojej rozprawie: monista, czyli ateusz, lombrosożyt. Materialista i specjalny wróg chrystianizmu, który w rozległym dziele z upodobaniem, wrodzonym swej rasie, bagatelizuje i poniża świętości ludów chrześcijańskich, i Markiz Desmos Seaux, wielce światły i doświadczony znawca okultyzmu, sławny demonolog chrześcijański. Ten ostatni autor jest po prostu klasyczny i bodajczy który pisarz, oświetlający z punktu chrześcijańskiego zjawiska spirytyzmu w sposób szerszy. Może nie zwrócić na niego uwagi bezujmy dla swej pracy, jakoż nie tylko wielu się powołuje na Desmousseaux, lecz nawet obficie z niego, jak ze studni czerpie, często nie cytując nawet źródła, na co się wyborny pisarz francuski słusznie żali, ale jest on tak wymowny, trafny, głęboki i przekonywający, a przy tym przyjemny, lekki w formie i dowcipny. Que trudno było się nieraz tej pokusie oprzeć, oto szereg dzieł w wydanych w rozmaitych czasach przez Marquise. Des mousseaux. 1. La magie au XIXe siècle, ses agents, ses verites, ses mensonges. 2. Les médiateurs et les moyens de la magie, ayant pour sous-titre, les hallucinations et les savants, le fantôme humain et le principe vital. 3. Les hauts phénomènes de la magie, procède du spiritisme antique. 4. et pratiques des démons ou des esprits visiteurs du spiritisme ancien et moderne. Z tych wszystkich tylko dwa dzieła, bodajże najtreściwsze. Le mediator et cetera. I Mœurs et pratiques et W mojej rozprawie na wielu miejscach cytuję. Prace wymienione Markiza Desmaux-Seaux spotkały się w swoim czasie z wybitnym uznaniem osób, na których mi najwięcej zależy. Lekarze francuscy, poniekąd i obcokrajowi. Podnosili szczególnie w nich jedną zaletę: zdrowy rozsądek. Ta pochwała jest bardzo znamienna, gdy się zwróci uwagę z jednej strony na olbrzymią liczbę zdarzeń poruszonych przez Desmouse Aux, brzmiących jak opowieści z tysiąca i jednej nocy, a z drugiej strony na osoby które podobne świadectwo o jego wywodach podają. Stan lekarski bowiem na ogół najmniej jest pochopny do upatrywania w rozmaitych dziwnych zjawiskach pierwiastku nadprzyrodzonego, a zwłaszcza demonicznego, więc taka opinia ma dla nas duże znaczenie. Podkreślamy ten rys psychologiczny prac Desmuus Seaux, ten zdrowy rozsądek, jeszcze dlatego, że właśnie w autorach, oświetlających zjawiska spirytyzmu nie z punktu chrześcijańskiego, Uderzał nas nieraz brak tego przymiotu, pomimo, że obiecywali trzeźwo, bez przesądów sprawy traktować, dlatego też salwa reverentia tych mężów, skąd pełnych wiedzy, pozwoliliśmy sobie w przytaczaniu niektórych objaśnień na ton żartobliwy. Chcieliśmy przez to przyjemnić czytelnikom lekturę naszej książki, zarzutu nikt nam z tego powodu nie powinien stawiać, bo rzecz całą traktujemy na ogół poważnie. A żartujemy tylko w chwilach, gdy trzeźwi mężowie usiłują się wydobyć z kłopotów metafizycznych kosztem tego i co nam się zdawało godnością rozumu i nauki. Zjawiska spirytystyczne należą nie tylko do dziedziny doświadczalnej i filozoficznej, ale także, owszem, najwięcej do religijnej. To usprawiedliwia tytuł, jaki dałem mej pracy, ale znów niech nikogo nie uraża. Że objawienie postawiłem na drugim miejscu po nauce. Nie chodzi tu bynajmniej o jej wywyższanie nad nieomylne światło Boże, lecz o cel zupełnie przeciwny. Chcę tylko wyrazić, że światło objawione nie narzuca się despotycznie rozumowi i jego badaniom, lecz je przedziwnie wspomaga, nie lekceważy ich, lecz przeciwnie ma je w wielkim poszanowaniu, często w większym niż ludzie na Ziemi. Ten, który każe się nazywać panem nauk, Żąda od człowieka głębokiej jeden gruntownej pracy umysłu, zwłaszcza w kwestiach życia najważniejszych, ale z drugiej strony przyrodzony rozum i jego poznanie w wielu razach nie starczy. Do takich wypadków należy także spirytyzm, tylko ten pojmie jego treść i należycie doniosłość oceni, kto raz poraś podnosić będzie swój wzrok do światła, płynącego z góry. Dziwne zdanie filozofa Kanta, użyte przeze mnie jako dewiza mej rozprawy. A tak niepodobne do całokształtu jego doktryny, tylko w tym rozumieniu przedstawia istotną swą wartość i głębokość, dopiero objawienie nadaje badaniom spirytyzmu pełny blask i kładzie na ich zdobyczach pieczęć ostateczną, nigdy nie zatartą. Wreszcie ostatnia uwaga, po wypowiedzeniu publicznym głośnych wywodów w kwestii spirytyzmu. Spotkałem się z ich oceną w Kurierze Polskim dnia 7 grudnia 1917 roku bardzo charakterystyczną. O treści nie było tam ani słowa. Na to miejsce podano wzmiankę krótką, że 1 można było coś pożyteczniejszego w takiej przełomowej chwili, którą kraj przeżywał, wymyśleć niż tego rodzaju odczyt. I 2 że zdolny on był przekonać tylko przekonanych, oba poglądy mają dla mnie bardzo ważne znaczenie, właśnie, bo niczego bardziej nie pragnąłem i nie pragnę w przełomowym okresie mojej ojczyzny, jak usłużyć jej ze wszystkich sił mego ducha, i zdała się, że to marzenie spełniam, uświadamiając rodaków o niebezpieczeństwie, tkwiącym w spirytyzmie, oraz oszczytności idei chrystianicznych, które on usiłuje obalić, to coś pożyteczniejszego zapewne było nawoływanie do tworzenia oddziałów wojskowych dla okupantów, gdyż z tego rodzaju odezwą zwrócił się kierownik kuriera polskiego w owym czasie do kleru polskiego, a ja myślę, że jeszcze dziś wojsku polskiemu, zarówno, jak całemu narodowi więcej przysługi oddać może wzniosła zasada chrześcijanizmu głęboko odczuta, niż najlepszego kalibru armata której on zresztą nie wyklucza, zaś drugi zarzut ma już trochę sensu, ale nie jest jednak zupełnie zgodny z prawdą, mianowicie, jeśli kto odrzuca pierwiastek nadnaturalny z zasady, to już temu objaśnienie zjawisk spirytyzmu z punktu chrześcijańskiego wyda się czcza, frazeologia, tylko, przekonani o istnieniu takiego pierwiastka mogą się godzić na podobne odczyty, ale też o tamten obóz ludzi, stanowiących w narodzie znaczną mniejszość. Wcale mi nie chodziło, jest o nowym oświeconym pospólstwem, Eruditum Vulgus, jak się wyraził Pliniusz, i zasadniczo znajduje się w położeniu nielepszym, niż tyle krocie ośmieszany i wzgardzony Profanum Vulgus. Ani dla jednego, ani drugiego pospólstwa tego rodzaju wywody nie są przystępne, ale poza tymi kategoriami istnieją w narodzie miliony osób usposobionych po chrześcijańsku i inteligentnych, lecz nieśmiałych i wstydliwych, czują one zło. Płynące z ideologii spirytystycznej, tylko nie mają odwagi ani dość kompetencji, by je w całej grozie objąć. Nie są one tak bardzo przekonane, by się niczego nie mogły dowiedzieć z mej książki. Tym milionom oddaję do oceny i głębokiej rozwagi wszystkie wywody, jakie wysnułem ze zjawisk spirytyzmu. Ufam że wiele z mych poglądów znajdzie w ich duszach głębszy oddźwięk. Rok 1848 był epoką w dziejach spirytyzmu nowoczesnego, zdarzył się wówczas szczegół drobny na pozór i zabawny, który jednak utorował drogę tak szybkiej i powszechnej w świecie popularyzacji spirytyzmu, jakiej jeszcze nigdy nie widziano. W miasteczku Hydesville pod Nowym Jorkiem w Ameryce Północnej żyła rodzina niemieckich kolonistów Wossów. Należąca do sekty protestanckiej metodystów, dwie córeczki Wossów, którzy się przezwali na sposób amerykański foksami, Lea i Katy usłyszały pewnego dnia dziwne stukania w ścianie domu rodzicielskiego. Po długiem i daremnym szukaniu sprawcy tych hałasów, które się wciąż zwiększały, młodsza z panienek Katy, śmielsza i ciekawsza, wskazując na miejsce w ścianie, z którego się rozlegały, odezwała się. Uderz tu. Natychmiast się tam dało słyszeć silne pukanie. Zachęcona doświadczeniem, próbowała dalej. Odpowiadaj na wszystko o co cię zapytam. Jeśli wypadnie tak, to uderz dwa razy, jeśli nie, to uderz jeden raz. I temu życzeniu stało się zadość. Pełne zadowolenia ze swego odkrycia, dziewczę zapragnęło wejść w bliższe stosunki z tajemną siłą, która ją tak dobrze rozumiała. Panna Katy zaproponowała jej alfabet bardzo prosty. Przy pomocy którego mogłaby prowadzić wszelką konwersację z nieznajomym rozmówcą, jedno uderzenie miało odpowiadać literze A, dwa literze B, trzy literze C i tak dalej. I o dziwo, warunek został w lotu chwycony i przez tajemną siłę zaakceptowany, oraz wiernie zastosowany do czynu. Dom foksów rozgadał się tedy w ten dziwny, nieludzki sposób na potęgę, ze wszystkich kątów, że ścian, z podłogi. Ze stołów rozdawały się tajemnicze odgłosy, dające odpowiedzi na stawiane pytania, już panna Katy nie była o tyle naiwnym dzieckiem, żeby przypisywać przedmiotom materialnym inteligencję i wolę, które tak wyraźnie się uwydatniały w tych rozmowach z obu stron, upatrywała tu udział jakiejś żywej osoby, lecz co by to była za osoba, z tego świata, czy z innego, oto kwestia którą chciała koniecznie rozwiązać ciekawa panienka, więc się zbliża do stolika i stosownie do zawartej umowy każe mu odpukać na pytanie: Kim jesteś, mężczyzną czy niewiastą? apostrofa ale dziwna rzecz stolik tym razem ani drgnął panienka spostrzegła, że widocznie pytanie było postawione wadliwie, poprawiając je tedy, odezwała się. Ach, pewno Ty jesteś duchem? Nogi stolika wypukały, że odgadła i że ten, który w tej chwili z nią obcuje, jest duchem niejakiego Jana Rajana, kremarza zamordowanego kiedyś w tym samym domu i pogrzebanego w jego podziemiach. Poczęto kopać w miejscu wskazanym i istotnie znaleziono jakieś szczątki ludzkie, duch zaprezentowawszy się w ten sposób pannie. Narzucił się Foxom na stałego gościa i przyjaciela domu, zasypywano go najrozmaitszymi pytaniami, a w tej zabawie mama Foxowa z córkami prym trzymała, po całych dniach i wieczorach, a on okazywał się partnerem niewyczerpanym w gadatliwości i niezmordowanym w udzielaniu rewelacji najsensacyjniejszych, dotyczących nie tylko spraw ziemskich. Ale i zagrobowych. gruchnęła wieść po okolicy o tym, co się dzieje u foksów Cisną się gromady i grek ludzi, by oglądać dziwy spirytyzmu Już i miejsca brakuje do pomieszczenia wszystkich, którzy chcą próbować szczęścia z duchami Widząc to, usłużny rajan radzi koksom opuścić Hyde z i przenieść się do dużego miasta, w tymże stanie nowojorskim Rochester i tam otworzyć publiczne seanse. Obiecał przy tym, że nie będą tego żałowali. Foxowie uwierzyli duchowi, spełnili jego żądanie, a on w zamian za to rozwinął w Rochester daleko większy i bardziej zdumiewający skarb swych sensacji niż to było dotąd. Czegóż, bo nie dokazały seanse Foxów w Rochester, już nie tylko stoliki odpowiadają stukaniem, skaczą, wirują, ale nawet ołówek, uczepiony u nóg ich, samorzutnie wypisuje całe zdania na odłożonym papierze. I więcej jeszcze. Sam Ryan bez pośrednictwa przedmiotów materialnych żywym głosem ludzkim rozmawiała z klientelą. Przychodzą na zaproszenie obecnych rozmaite postacie w ludzkim ciele osób zmarłych i konwersują z nimi, ale świat duchów nie chciał się zbytnio poufalić z byle kim. Ustanowił tedy swą reprezentację w osobach ludzkich i przez nią załatwiał główniejsze sprawy. Była to instytucja mediów, czyli pośredników między Ziemią a duchami. Ci wybrańcy losu odegrali względem społeczeństw niejako rolę namaszczonych i udarowanych fizycznie oraz duchowo kapłanów spirytyzmu. Zwykle media poddawały się uśpieniu sztucznemu, by zatracić sąd i wolę własną a przez to pozwolić się najswobodniej kierować natchnieniom duchów, wpadały wówczas w tak zwany trans, czyli zachwyt, w którym odbierały oświecenia dziwne i rozkazy do spełniania rozmaitych sensacyjnych czynności, wybiegających za granicę powszechnie znanych sił natury. Gdy rozbieramy ten szczegół, Uderza nas jednak znamienna niedbałość i wybredność władców zaświatowych w obiorze ludzi na wysokie stanowisko mediów. W tych bowiem czasach były media bardzo tanim to towarem. Naliczono ich w jednym tylko roku 1851 w Ameryce, aż do 50 tysięcy. Ach jakżeż nieporównanie łatwiej zostać było medium spirytystycznym pomimo, że jego wiadomości w transie hipnotycznym przekraczały zdolności ludzkie. Niż geniuszem. Państwo Foksowie, jak wspominaliśmy, należeli do kościoła protestanckiego. Rzecz naturalna, że jego zwierzchnikom jako przedstawicielom instytucji bądź co bądź chrześcijańskiej, nie mogły się podobać zabawy uprawiane u Foksów. Władza duchowna tedy napiętnowała je jako niezgodne z religią, zabobonne i niewolne od kuglarstwa, upominała Foksów, by porzucili konszachty z duchami. Wreszcie, gdy to wszystko nie pomogło, wykleła ich, ale Foksowie nie dali za wygraną, odpowiedzieli, że się do winy nie poczuwają i że to, co się u nich dzieje, jest faktem prawdziwym. Na dowód zażądali od rządu komisji naukowej, która by eno miejscu sprawdziła te zjawiska, jakoż przybyła komisja państwowa i po zbadaniu produkcji spirytystycznych orzekła że nie znalazła w nich podstępu, z kolei druga i trzecia komisja oświadczyła to samo, teraz Foksowie triumfowali, mogli ja w N i swobodnie uprawiać spirytyzm, zwierzchność kościelna protestancka z gruntu zmieniła swój stosunek, nie tylko im nie przeszkadzała, ale stała się ich protektorem i sama zachęcała do brania udziału w tych zabawach, to też szybko i z siłą żywiołową seanse spirytystyczne rozlały się i zalały niby morze. Które wyszło z swych brzegów, w ciągu kilku lat całą Amerykę, a stąd przeniosły się do Europy Około 1850 i nowy świat liczy już blisko pół miliona jawnych spirytystów, a w salonach Europy powszechnie nie znano przyjemniejszej rozrywki, jak rozmowy z stołami i ekierkami, jak wywoływanie duchów Ale miłe są złego początki tylko, mówi przysłowie Koniec zaś bywa często bardzo smutny i bolesny. Tak też było z zabawami spirytystycznemu nienaturalne stosunki z obcokrajowcami natury zagadkowej, pochodzenia nieziemskiego, konduity dziwnej i podejrzanej nie mogli wpłynąć ani na zdrowie fizyczne ani na umysł. kroniki notują z tego czasu, lako okresu największego rozwoju spirytyzmu, wśród jego sportowców rosnącą z szybkością niezwykłą i zatrważającą liczbę chorób systemu nerwowego, Wypadków melancholii, rozpaczy, obłędu i samobójstwa. Niepodejrzany świadek, filar spirytyzmu, głośny i poczytny pisarz jego dupotet opisuje w sposób bardzo charakterystyczny skutki zabaw tego rodzaju. Szczęśliwi, powiada, są ci, którzy umierają śmiercią przedwczesną i szybką, taką, jaką potępia Kościół. Wszystko bowiem, co u nas jeszcze zostało szlachetnym odbiera sobie życie lub wlecze jest chęcią zabicia się, piękna perspektywa, ale stan psychiczny zupełnie naturalny, tych szlachetnych spirytystów wyróżnił ich wódz dupotet od całego grona towarzyszów z ważnych i głębokich powodów, nie sama ciekawość i żądza sensacji przywiodła ich na seanse, spodziewali się znaleźć tutaj odpowiedź na wysokie i piekące zagadnienia życia ludzkiego, czego nie dały im pracowite i książkowe badania, to miało odsłonić spirytyzm, seanse dla tych poważnych i szlachetnych badaczy były ostatnią ostoją ich dusz, schnących z głodu poznania podstaw bytu, o jak słodkimi marzeniami poili się, nareszcie oczy zobaczą i ręce dotkną się tego, co świat nazywa tajemnicą, nareszcie się okaże sposobem doświadczalnym, że największa tajemnica to tylko wyrażenie, że to, co inni uważają za tajemnicę, jest tylko rzeczą bardziej ukrytą dla ogółu, niż tysiące prawd doświadczalnych, bynajmniej jednak nie cofa się przed władzą poznawczą umysłu ludzkiego, a jakże musiało być bolesnym przebudzenie tych szlachetnych, a łatwowiernych sportowców spirytyzmu, gdy po latach prób ze stolikami, ekierkami i widmami poznali, że nie tylko nic nie odkryli nowego, lecz przeciwnie tajemnica bytu i życia zaciążyła nad nimi jeszcze potężniej, niż wtedy. Gdy jej rozwiązania szukali w studiach naukowych, jakże wielką musiała być ich rozpacz, gdy Seance wydarły z serc i te resztki wiary w życie wyższe, piękniejsze za grobem, z jakimi tu przyszli cóż teraz począć, żyć w takiej rozterce z sobą, w takiej męce ducha. Niepodobna, można by znaleźć ukojenie i dźwignie w świetlanej mistyce ewangelicznej, Chrystusowej, jakoż tysiące rozbitych aż tachetach umysłu w tym sposobem się uratowało, lecz trudno się zdobyć na taki krok, trzeba ofiary olbrzymiej z własnych ambicji, próżności i zarozumiałości, ci szlachetni dupoteta nie zdobyli się na nią i powiedzieli sobie, skoro tak żyć nie możemy, jak teraz, to lepiej nie żyć, nie tylko jednak szlachetni wyprowadzają podobny sens moralny z widowisk spirytyzmu, wszystko tu tak dziwne, tak niezrozumiałe i tak niepewne, tyle emocji, Lęku. Z wątpieni najgłębszych wstrząśnięć przechodzić musi biedna, wrażliwa natura ludzka, fakt oglądania istot tajemniczych, rozmowy zwłaszcza z postaciami osób zmarłych, pozory prawdopodobieństwa oraz szczegóły kłamliwe, wszystko to może wytworzyć w każdym człowieku chaos straszliwy, z którego trudno wydobyć się, dupotet, który nie tylko bywał świadkiem niejednokrotnie obcowania na seansach z postaciami zagrobowymi. Owszem, nawet reżyserował podobne sceny, mówi o nich prawdziwie i wymownie. Przywołać zmarłego, czyli spełnić czyn, który nasze media damskie w salonach wykonują z pełnym wdziękiem i swobodą. To przecież rzecz straszna, bo nawet w przypuszczeniu, które, by dogodzić tym paniom, gotowiśmy z nimi podzielić, że owi zmarli nie są szatanami, niepokoić ich i sprowadzać na ziemię w warunkach i okolicznościach. W jakich się to odbywa na naszych seansach, należy uważać za zbrodnie, dlatego dreszcz grozy musi przejąć każdego, kto się podobnej podejmuje funkcji, czuć musi instynktownie, że dopuszcza się czynu złego i że gwałt tego rodzaju, dokonany na prawach natury, nie ujdzie mu bezkarnie, podział i opis szczegółowy zjawisk spirytyzmu, w sensacjach, jakie na obu półkulach dają posiedzenia spirytystyczne, Musi każdego uderzyć pewien stały szablon. Wszystkie one w główniejszych produkcjach są do siebie podobne tak, że można spotkać dawnych spirytystów, którym się ta jednostajność naprzykrzyła i stała się powodem zerwania z duchami. Wzięte razem zjawiska te podzielić można na dwie zasadnicze grupy, materialną i duchową czyli umysłową. Do pierwszej zaliczamy naprzód zabawy wekierki i stoliki ruchome, są one najniższą produkcją w hierarchii popisów spirytyzmu, stąd najpospolitszą i najpowszechniejszą. Niemniej jednak Owszem najbardziej właśnie dla że przyczyny doniosłą w skutkach, widocznie przebiegle duchy umyślnie sobie wybrały ten sposób komunikacji z ludźmi na ziemi jako dostępny dla każdego, któż bowiem nie może na poczekaniu zrobić kółka z drzewa lub papieru, wypisać na nim alfabet, i położyć ręką na tym przyrządzie, nadać mu obrót wirowy i zaparłszy ducha, a oddawszy się całkiem pragnieniu ujrzenia dziwnych rzeczy. Obserwować bacznie jego ruchy i składać z tego zdania, ale jeszcze daleko prostszą jest manipulacja ze stolikami, które się w każdym domu znajdą. Wystarczy wskazać alfabet foksówien duchom, lub tylko pragnąć, by się doń stosowały, trzymać w kilka osób wspólnie ręce złączone na powierzchni stolika, a po chwili nabierze on życia, werwy, energii i inteligencji, zacznie się z lekka poruszać, potem mocniej, potem suwać. Podnosić się w górę, stukać i spełniać ruchy, jakich się odeń żąda, oraz wypukiwać odpowiedzi na postawione pytania. W ten sposób najczyściej się porozumiewają duchy spirystyczne z swą ziemską klientelą i udzielają jej najszerszych we wszelkich kierunkach objaśnień. Ale tysiąckrotnie stwierdzono, że tworzenie tak tzw. łańcucha spirytystycznego na stole z rąk ludzkich, jakkolwiek jest warunkiem zwykłym do odebrania rewelacji od duchów, nie jest on. Wszakże koniecznym. Klientela, dłużej służąca duchom, odbiera od nich odpowiedzi nieraz i bez łańcuchów ręcznych, a na fetę bez dotykania stołów. Wystarczy nieraz e słownie zażądać: wypukaj mi to a to, albo nawet, nie wyrażając zewnętrznie swych myśli, uformować je w umyśle i zapragnąć ich spełnienia, a domyślne stoły wnet wypukają to. O co chodzi? Uległość stołów dla uczestników seansów spirytystycznych jest zastanawiającą. Służą one swym panom rzekomym, czyli właściwie sługom, z powolnością dziecka, ale też jak ono, miewają zachcianki i kaprysy nieznośne. Bywają uparte, mściwe, złe i złośliwe. Powie się stolikowi, ruszaj na prawo, a on, gdy mu się nie podoba, uda, że nie zrozumiał rozkazu i sunie na lewo. Każą mu. Idź naprzód, a on się umyślnie cofa w tył, przejdź do salonu, a on się pakuje do kuchni. Miewa jeszcze gorsze fantazje, bo potrafi się uprzeć jak osioł i przestanie się ruszać. Choć te setki osób nań wołały, powiadają zawodowi spirytyści, zresztą widzimy to ciągle na seansach, że wtedy trzeba zmienić ton i bardzo grzecznie a pokornie poprosić, by był łaskaw nie robić zawodu towarzystwu. Które położyło zaufanie w jego mocy i odejdzie rozczarowane z seansu, a. Wtedy co innego, widziano niezliczoną ilość razy, jak w takich wypadkach stół się udobruchał i zrazu jeszcze niechętnie, ale po tym już ronczo i dokładnie spełniał dawane mu polecenia, również bardzo często dzieje się, iż łajania i wyzwiska, Udzielane stołowi przez niezadowolonych panów i panie przynosiły skutki nadspodziewanie ostre. Rozgniefa enigrek sprzęt wpadał w furię, skakał jak szalony w górę, tłukł blatem o podłogę, o ściany domu, a nawet o żebra swych despotów. Kilka próbek złego humoru duchów spirytystycznych, dawniej, gdym się sam zajmował a, niedorzeczną z nimi zabawą w nadziei, jak tysiące innych osób iż się stąd czegoś nowego nauczę, mogłem nieraz się przekonać o ich złośliwości. Raz nasza partnerka, siedząc przy stoliku spirytystycznym, poczęła besztać ducha za jakąś historię. W tejże chwili papier, który leżał na blacie, podniósł się w górę. Zbliżył się do jej oblicza i formalnie ją strzepał po buzi. Innym razem młody obywatel wiejski z naszego otoczenia zażądał rozmowy z ojcem zmarłym. Gdy się rzekomy ojciec rzekomo zameldował, wtedy syn począł mu opisywać swe fatalne położenie finansowe, żalić się na niedbałość ojca w zarządzie majątkiem, na jego marnotrawstwo, robił mu wymówki i na końcu pozwolił sobie pokpiewać z jego władzy zagrobowej. Która nie może się zdobyć na taką bagatelę, by kilka tysięcy rubli dostarczyła dla załatwienia długów, tego było za dużo dla ducha. Zuchwałość młodzieńca przepełniła miarę cierpliwości w rzekomego ojca, czy raczej parasola, który słuchał całej jeremiady syna spokojnie w kącie. Po ostatnich słowach jednak zerwał się z miejsca gwałtownie, uniósł się w górę i począł okładać plecy młodzieńca. Ale boję się, by te antropomorfizmy? Który mi szafuje hojnie, nie uraziły krytycznego czytelnika, by mnie nie posądził, iż sensacyjnymi bajeczkami pragnę wywołać w nim sztucznie wiarę w duchów, a tak mógłby on nie doczytać mojej rozprawy do końca i rozgłosić światu o zacofanym księdzu, który się wziął do nie swojej sprawy, więc nim dalej pójdę, muszę go objaśnić, że sprzęty i rozmaite przedmioty. Służące klienteli spirytystycznej za środek porozumiewania się z światem niewidzialnym, biją swych rozmówców tak często na seansach, iż z dzieł cudownych ich fizycznej pasji można by utworzyć cały osobny dział w piśmiennictwie, zajmującym się spirytyzmem. Jako ilustrację przytoczę kilka szczegółów najcharakterystyczniejszych i wcale nie mniej sensacyjnych, niż ten wściekły parasol spirytystyczny, okaże się z nich. Że moje antropomorfizmy nie są bajeczką tendencyjną, zmierzającą do jakiegoś celu z góry powziętego, lecz spotykałem osoby, które nie przecząc podobnym faktom, dziwiły się jednak interpretacji mojej i mówiły: Ach, czyż to koniecznie już musimy w zdarzeniach tak dziwnych upatrywać kogoś spoza towarzystwa, jakąś ukrytą, obcą i tajemniczą rękę, jakiegoś ducha, przecie tu może być po prostu dziwny zbieg okoliczności. Wskutek którego jakieś ukryte siły fizyczne, nam dobrze nieznane, eksplodowały w ten sposób, że miało się wrażenie jakby akcji świadomej i wolnej. Może tu jest coś, co z czasem nauka uchwyci i przedstawi jako rzecz zupełnie naturalną, i ja będę zmuszony w dalszym rozwojem nadzwyczajności, jakie wydają seanse spirytystyczne? postawić niejedno może i wyrazić podobne nadzieje na przyszłe badania fizyczne, w danym wypadku jednak nie widzę sensu takiej przezorności, która prowadzi do skrajnego materializmu, na takiej bowiem podstaw i e musielibyśmy odrzucić wszystkie czynności psychiczne zwierząt, w których się objawiają ich ruchy samorzutne i wszystkie czynności takież oraz wyższe u ludzi. Nacechowane świadomą i wolną wolą, a na tej drodze byśmy doszli do zupełnego zwątpienia o wszystkim. Zamiast wtedy teorii fizycznych, dynamicznych, ukrytych w stołach i innych sprzętach, objawy donsów, jakie okazują one na seansach, nasuwają mi zupełnie co innego na myśl, a mianowicie humorystyczną opowieść bardzo popularnego w swym czasie powieściopisarza Eś. P. Klemensa junoszy o awanturze dwóch parobków wiejskich i sposobie, jak ją interpretował ktoś trzeci, który na nią patrzył. Było to tak: w szynku przy kieliszku świadczyli sobie wzajemnie godność Maciek z Bartkiem. Nagle o coś się Maciek pogniewał na Bartka i, wpadłszy w pasję, pobił go kijem. Który trzymał w ręku Wszystko to się działo w oczach Szmula Szynkarza Wytoczyła się stąd sprawa sądowa Szmul był wezwany razem z parobkami przed oblicze sędziego Który go zapytał, czy on widział, iż Maciek pobił kijem Bartka Ostrożny i przebiegły Żyd odpowiedział zgodnie z panującą wszechwładnie w owych czasach w kołach naukowych Teoria pozytywistyczną, której prawdopodobnie nie studiował Ale jako człowiek nacji najsprytniejszej Musiał ją z wiatrem wyczuć, zwłaszcza w jej konsekwencjach praktycznych, że on nie może z pewnością twierdzić, iżby Maciek pobił Bartka w gniewie. On tylko widział, jak Maciek trzymał w garściki, po tym go podniósł do góry, a po raz po raz prędko spuszczał na plecy Bartka i w górę podnosił. Przy tej czynności zauważył, że Bartek krzyczał to wszystko, co on może poświadczyć. Zaś, czy Maciek się gniewał? Czy karał Bartka, czy go bił w złości, skąd by on, zwyczajny szynkarz, mógł o takich rzeczach wiedzieć, które są sprawami wewnętrznymi głębokimi i zgoła niedostępnymi zmysłom, ludzkim. A teraz do zapowiedzianych przykładów już nie z mojej obserwacji, lecz mężów powszechnie szanowanych w kołach naukowych dla ich wysokiej nauki i wybornej znajomości spraw spirytyzmu, czytaliśmy na początku, że duchy wybrały sobie Amerykę jako Ziemię. W której postanowiły światu okazać całą swą potęgę. Tu istotnie najsensacyjniejsze objawy spirytystyczne miały miejsce i mają do dziś w liczbie bodajże większej, niż w jakimkolwiek innym punkcie świata chrześcijańskiego. Tu też widziano ciągle, a zwłaszcza w pierwszych debiutach odnowionego spirytyzmu, wiele objawów wojowniczości i brutalności duchów. Oto znamiennych kilka szczegółów, które czerpie z dzieła amerykańskiego uczonego. 5 kwietnia 1853 Na jednym seansie, odbytym przy pośrednictwie głośnego medium Huma w obecności krytyków uczonych, profesora Wellsa z B. K. Blissa, W. Bryanta i W. Edwarda Sairu Rufusa Elmera w miejscowości Springfield. Stół wykazywał cały szereg sztuk bardzo dziwnych. Wedle świadectwa tych czterech kompetentnych świadków, stół pod naciskiem rąk osób z towarzystwa nagle wznosi się w powietrze i buja w górze przez kilka sekund. Gdy jeden z czterech arbitrów, M. Well, usiadł na blacie, siła niewidzialna, niezadowolona z tej akcji, gwałtownie wstrząsnęła stołem i zwaliła go na ziemię, w innej chwili, gdy czterej ci panowie siedzą spokojnie na fotelach i obserwują działalność stołu, wpada na nich i odpycha ich na kilka stóp z fotelami, to znów ni stąd ni zowąd rozlega się w pokoju, w którym miał miejsce ten seans, od czasu do czasu huk tak straszliwy, jakby pioruny z nieba spadały, podłoga, meble, wszystkie przedmioty, znajdujące się w tym pokoju. Zatrzęsł się, a oto szereg innych figlów gniewnych i złośliwych, bardziej jeszcze sensacyjnych, które z tegoż dzieła czerpiemy, około 1850 roku. Niektóre domy, gęsto zapełnione mieszkaniami w Nowym Jorku zostały opanowane przez jakaś szczególna potęgę, która zdawało się, że sobie w nich obrała siedlisko i zarezerwowała na swój użytek całe ubikacje, pewne w nich przedmioty, zdało się. Jakoby były poświęcone, uprzywilejowane przez nią, nie wolno było się nikomu ich dotykać. Jeżeli jakiś śmiałek próbował na to nie zwracać uwagi i wyciągał ku nim rękę, natychmiast rozlegał się ostry i silny huk, oraz zjawiał się dziwny jakiś błysk światła i na profanatora spadały z ręki niewidzialnej raz po razie silne uderzenia, jakby go kto tłuki pięściami, taż sama niewidzialna siła od czasu do czasu brała pod swe panowanie członków rodziny, tam zamieszkałych i wyprawiała sobie z nimi figle złośliwe, zbliżała ich gwałtownie do siebie w ten sposób, jak do siebie podchodzą zapaśnicy, mający się boksować, i nagle wszyscy odbierali uderzenia, choć żaden z nich drugiego nie bił, panie nie śmiały oddawać sobie przyjętych uścisków, bo w tej chwili gdy się ich usta wzajemnie zbliżały, pojawiał się na nich rodzaj pocałunku ognistego. Maleńkie dziadki przywykłe do pieszczot rodzicielskich nie mogły z tego powodu matkom na dobranoc przed pójściem do łóżek dawać pocałunków lub je odbierać od nich. Słowem dziwna siła tajemna zdradzała usposobienie niezwykle złośliwe. Gdy pani domu chciała na przykład uchylić się od nieznośnych praw, jakie tu wprowadzała siła tajemna. Gdy dawała z górnego piętra rozporządzenia swym sługom, będącym na parterze, za pomocą tuby metalowej, taż siła obdzielała Jotą policzkiem tak silnym, że się od niego zataczała, ale zaraz po tej wzgardzie ukazywał się płomyk, który żartobliwie i pieszczotliwie muskał Jotą po twarzy, niby pocałunek przepraszalny, prawda, że ciekawe są niekiedy objawy siły dynamicznej czy jakiejś innej ukrytej w łonie przyrody i czekającej nauczonych, którzy ją zrehabilitują w oczach świata, oczyszczając od opinii złośliwości świadomej, jaką wszyscy profani jej zarzucają, ale po co oglądać się na geniusz przyszłych pokoleń, te złośliwe historie zaraz znalazły swe objaśnienie naukowe, autor, który był je zebrał w swej książce Filozofia of Mysterious. C. Rogers wytłumaczył je działaniem siły elektrycznej, inny uczony amerykański, profesor Loomy, zwiedził te nawiedzone, jak pospolicie lud mówi, domostwa w Nowym Jorku, przekonał się naocznie, że zjawiska, którymi rozbrzmiewało całe miasto, nie były złudzeniem, lecz bezwzględną rzeczywistością, więc co począć z nią, trzeba ją objaśnić naukowo, i oto profesor Loomy w swym sprawozdaniu zakomunikował światu że światła, pocałunki ogniste, huki, uderzenia, wszystko to nie było niczym innym, tylko akcją dynamiczną pewnego fluidu, dotąd jeszcze mało znanego, który się wydobywał z dywanu w most w chwili, gdy je pocierały nogi tych, co się wówczas tam znajdowali. Słusznie autor francuski, Marquis de Mousseaux, podając to naukowe odkrycie profesora Loomy, zapytuje, Czemu osobliwe dywany nie wyłaniały wcześniej albo później swego fluidu, tylko między 1849 a 1850 rokiem? I czy te same przyczyny w Ameryce nie wydają zawsze, lecz tylko niekiedy, te same skutki? I jeszcze jeden przykład awanturniczych popędów sił spirytystycznych, już nie z dziejów spirytyzmu amerykańskiego, ale europejskiego, w tymże okresie największych sukcesów. Jakie on sobie zdobywał na świecie około 1853 roku. Zebrało się w mieszkaniu studenta Akademii Malarskiej w Heidelbergu grono jego kolegów, czytali gazetę Augsburgską w niej opis seansu z wirującymi stolikami, zaciekawieni, zapragnęli na miejscu doświadczyć mocy tego czynnika, który porusza tak dziwnie sprzęty, ponieważ nie mieli pod ręką stolika, spróbowali doświadczenia na manekinie drewnianym. Który stał obok w pracowni jednego z kolegów, słusznie rozumując, że jeśli tu działa jaki fluid, wywierający wpływ na drzewo, to jemu wszystko jedno musi być, czy stół, czy co innego zrobiono z tego materiału, i nie zawiedli się. Ustawili manekin na ziemi na czworakach, dając mu podobieństwo zwierzęcia, na którego grzbiet kładli ręce wedle wskazówek gazety augsburskiej. Żeby z swoich magnetycznych palców przelać pożądany fluid Mesmera, wówczas jeszcze bardzo modny, na drzewo manekina, fluid niedługo kazał czekać na swe popisy, po upływie kwadransa manekin pod palcami młodzieńców wydał pierwsze wstrząsy, trochę później zaczął wierzgać i skakać zgoła, jakby był zwierzęciem, nagle wyprostował się na nogach, niby człowiek i zaczął po pokoju gonić przerażonych i zdumionych studentów, którzy dopadłszy do drzwi. Wybiegli z pokoju i zatrzasnęli je manekinowi przed nosem. Ten postępek zniweczył dalsze produkcję manekina. Opuścił go widocznie fluid mesmeryczny, bo zwalił się na ziemię, jak człowiek martwy i już się z niej nie podniósł. Ale za zlekceważenie godności swej dał młodzikom surową odpłatę, wszyscy zostali kontuzjowani, zaś jeden z nich, musiał to być widocznie najzjadliwszy wykpis, odebrał tak silny i dokładny policzek. Że ślad jego nosił na swej twarzy długo jeszcze po swawolnej zabawie z okrutnym manekinem, fakt stał się zbyt głośny w Heidelbergu i jego okolicach. A żeby uczeni niemieccy mogli byli przejść nad nim swobodnie do porządku dziennego, zaprzeczyć temu nie było można, więc należało jakoś usprawiedliwić w oczach ludzi krytycznych tę dziwną przygodę. Jakoż uczony profesor Mettermeier podjął się naukowej eksplikacji ekscesów manekina, da się ona streścić w kilku słowach, fluid Mesmera wylewał się z palców studentów na materię drzewną manekina stopniowo, ogarniając najprzód tułów jego. Potem kondensując się w kończynach dolnych, z tego powodu było wierzganie i skoki zwierzęce, a potem postawa ludzka, i wreszcie, ponieważ fluid działał zbyt silnie na nogi, a łączył się zarazem jednym prądem z młodzieńcami postępującymi ku drzwiom, więc nic nadzwyczajnego, że nogi manekina poniosły go w tymże kierunku, w którym biegli studenci. Wreszcie, wskutek skondensowania się i wstrząśnienia płynu fluidycznego w jednej okolicy ciał ich. Nastąpiło zjawisko podobne do mocnego obicia boków, a wskutek wyjątkowego prądu fluidu, płynącego ku twarzy jednego z nich, ujawnił się na niej znak podobny do spoliczkowania. I czymże naukowa interpretacja Furii Manekina przewyższa praktyczny wykład szmula z powieści Junosze? Poza ekierkami, układającymi całe zdania logiczne, poza stołami, rozmawiającymi z klientelą przez i zdradzającymi objawy afekcji, kaprysów. Ambicji, znany jest cały szereg innych, dokonywanych na seansach, produkcji fizycznych, które posiadają wszelkie cechy akcji moralnej. Mimo to niezmierna ilość umysłów ukształconych stawia je na równi ze ślepymi apostrof biernymi siłami natury. Owszem, wszystkie te dziwy doczekały się nawet terminów technicznych i mających pretensje do nazw naukowych, jak gdyby były zjawiskami których prawa stały odkryto kropka apostrof oto one, aporty, transfery, ideoplastie, lewitacje, materializacje duchów. Nie wiadomo, z jakiej przyczyny przedmiot ważki przechodzi sobie przez drzwi, mury, okna zamknięte i kładzie się niby pies uległy i posłuszny ze zdobyczą u nóg swego pana, czyli uczestnika i zwolennika spirytyzmu. To aport. Albo się przenosi swobodnie z miejsca zajmowanego na inne. Choć go nikt z ludzi nie rusza, to transfer, tak widzimy na seansach wędrujące z jednego pokoju do drugiego książki, buty, części ubrania, sprzęty domowe, niekiedy nawet przedmioty ważkie przenoszą się z jednej miejscowości do innej w tenże tajemniczy sposób, stoliki same lub z otaczającymi je osobami unoszą się w powietrze, to lewitacja, jeszcze dziwniejsza rzecz, acz stwierdzona nieraz. Wskutek myślenia i pragnienia najintensywniejszego jakiego przedmiotu, zjawia się on nagle, to ideoplastia. Duchy z świata lubią osobiście swej entuzjastycznej klienteli nieraz się ukazywać, ponieważ jednak duch nie ma ciała, więc z pierwiastków chemicznych, rozrzuconych po świecie tworzy sobie podobiznę ludzką, niekiedy tak złudną, że przed gośćmi na sean się staje postać żywa o rysach nieboszczyka którego ma przedstawiać, to się nazywa materializacją duchów. Przybysze pogrobowi, jak i rozszczepione z mediów istoty, czyli sobowtóry, nie tylko suwają się po sali i zbliżają się do towarzystwa obecnego, ale obcują z nim poufnie. Nieboszczycy krewnym i bliskim przypominają szczegóły z lat dawnych, nikomu nieznane, często bardzo intymne. Niech wreszcie taki pogrobowiec pogłaszcze po twarzy swoją żonę, nazwie ją zdrobniale. To czegóż jeszcze może brakować dla uwierzytelnienia jego osobistości. Nasze panie oszołomione takimi pozorami, gotowe są nieraz kląć się na wszystko, iż rozmawiały z prawdziwymi mężami, ojcami, matkami, braćmi, krewnymi już nieżyjącymi, ale na tych wizytach przybyłych osób za świata uderzały nas zawsze pewne szczegóły w ich zachowaniu. Zgoła nie wzbudzające do tych postaci zaufania. Przynoszą one z sobą na naszą planetę niekiedy formy towarzyskie nieco odmienne od tych, które tutaj mają walor. Pewnie mi kto powie, także pretensja, by goście z innych planet musieli się koniecznie stosować do naszych zapatrywań. Zapewne, co kraj to obyczaj. A jednak to takie dziwne, gdy tatuś, który był w życiu poprzednim wśród swej rodziny poważny, delikatny, na seansie spirytystycznym szorstko głaszcze córeczkę po twarzy. Jeszcze bardziej dziwne, gdy w toku rozmowy i wspomnień błogich z lat minionych, dziecięcych, że słodkich stosunków domowych wtrąci, wyraz ordynarny lub nieprzyzwoity, albo nawet spłata przy niej i ku jej zdumieniu figla, który ani z wiekiem tego starca, ani z jego sytuacją zagrobową zgoła nie licuje. Dodajmy do tych opisów ognie i ręce świetliste lub naturalne. Latające w powietrzu, szepty, śmiechy, dziwne głosy, rozlegające się nad głowami skupionych sportowców seansowych, cienie przesuwające się około nich i wreszcie ukazujące się niekiedy zwierzęta o kształtach potwornych, a będziemy mieli w ogólnym zarysie obraz zjawisk fizycznych. Do duchowych należą wszelkie nadzwyczajne oświecenia i talenty ujawnione przez osoby. Które w życiu normalnym na nic podobnego nie zdobywają się, a więc media w transie wskazują miejsca często odległe, w których się znajdują zagubione lub ukryte przedmioty, i wyjawiają je szczegółowo, mówią językami obcymi lub rozumieją dobrze rozmowę prowadzoną w takim języku, zdradzają rozmaite zdolności specjalne, matematyczne, filozoficzne, teologiczne, przyrodnicze, artystyczne, poetyczne. Popisują się odnośnymi produkcjami, rozwiązują rozmaite trudne zadania, analizują cudzą lub swoją, głęboko ukrytą chorobę drobiazgowo, uczenie, jak najbieglejszy lekarz, przepowiadają rzeczy przyszłe. Prawda, że często ich proroctwa są niejasne, chaotyczne, zagmatwane, lub mają dwuznaczny sens. Przypominają one sławne orzeczenia starożytnych peti w rodzaju, i bis redibis non peribis in bello. W którym na dwoje babka wróży, albo powrócisz szczęśliwie, czyli nie zginiesz na wojnie, non peribis, redibis, albo nie powrócisz i przepadniesz w boju, redibis non. Sprawiedliwość jednak każe wyznać, że bywa także niekiedy inaczej. Nasze pytje nowożytne spirytystyczne, podobnie zresztą, jak to potrafiły niejednokrotnie wykonać i pytje starożytne, umieją klientów swych, udając ich aniołów, stróżów, w samą porę ostrzec przed grożącym niebezpieczeństwem, które nikomu nie jest wiadomym, bądź osobistym, bądź rodzinnym. Przepowiedzieć trafnie pewne szanse transakcji, przepowiedzieć dokładnie pewne zdarzenie z szczegółami, absolutnie człowiekowi niedostępnymi i tak Nad czym się rozwodzą szeroko dawne i najnowsze wydawnictwa spirytystyczne? Książki i pisma periodyczne spirytystów, media wreszcie w transie spirytystycznym czytają myśli cudze i zamiary w niejednym wypadku zupełnie prawdziwie. Oto najważniejsze typy grupy często duchowej. Słusznie należało je rozgraniczyć od poprzednio przedstawionych zjawisk fizycznych ze względu na ich specjalny, różny charakter. Wszakże, mówiąc dokładnie, duchowy pierwiastek jest wspólny i tamtej grupie. Owszem, bardzo wybitnie występuje w każdej zabawie spirytystycznej, naturalnie dla oczów, które umyślnie sobie bielma nie zakładają, lecz szczerze pragną widzieć ten pierwiastek czysto duchowy raz wyraźniej, innym razem mniej wyraźnie i mniej jaskrawo daje znać o sobie. On jest właściwym motorem zabaw spirytystycznych, w tym leży sekret i siła widowisk spirytystycznych. Ich dostępność dla mas niezliczonych i ich niemoralność. Spirytyzm jest nowoczesną magią. A wiadomo, jaką rolę w magii odgrywa strona duchowa, podobnie jak magia, kładzie on za warunek kardynalny do swych dzieł mową ludzką z obcymi siłami. Do UDES, jest ona już przy zabawie najpopularniejszej, rzekomo najniewinniejszej. W stoliki konwersujące, zasiadający do nich w celu otrzymania tajemniczego objawu, albo wprost paktują z siłą, która zdolna jest wykonywać podobne zjawiska, jak z żywymi ludźmi, oferując jej swą prośbę, nadzieję, uznanie, podziw lub nawet uwielbienie w sposób wewnętrzny, podobnie jak się to robi na modlitwie do Boga, albo wchodzą z nią w te nieznacznie. Domyślnie, ta ostatnia forma kontraktu jest najczęściej stosowana, bo jakże się zazwyczaj odnosi towarzystwo do stolików wirujących i pukających odpowiedzi, zewnętrznie żartuje sobie z nich, pokpiewa i lekceważy, lecz w duchu pragnie tego, co na zewnątrz krytykuje, powoli, gdy stoliki poczynają zadziwiać i ono robi się poważniejszym, więcej skupionym. Postępuje nieszczerze, wie bowiem doskonale, że to, Czego się spodziewa od nóg stołowych, jest rzeczą nierozumną i zabobonną, i w zwykłym życiu ci ludzie nie radzą żadnej poważnej osobie szukać prawdy na tej drodze, bojąc się kompromitacji, ale z drugiej strony wiedzą, że jednak tym sposobem mogą otrzymać sensacyjny objaw, którego nadzwyczajnie pragną, więc stosują się do zwyczajów zabaw spirytystycznych i tak po cichu, niby nie chcący, nie myśląc o tym. Akceptują formalny układ Foksowi z 1848 roku. Zresztą, gdyby komuś wydało się trudnym przyjęcie pierwiastka inteligentnego i wolnego, a zarazem znajdującego się poza sferą towarzystwa w działaniu stolików jekierek, z tego powodu, iż one w jednakowy i utarty sposób zwykle dają odpowiedzi, to musimy go upewnić, że te potężne przybory spirytystyczne nie są znów takimi surowymi pedantami, jak się to nam może wydawać. Owszem odstępują one nieraz od szablonów oksowień i porozumiewają się z ludźmi innymi dowolnymi sposobami. Oto co zrobił bardzo wymowną próbę w sprawie słownika, używanego przez sprzęty na seansach. Świadczy on, że w pewnej chwili deseczka, będąca w tymże pokoju, w którym on się znajdował. Nagle sama posunęła się ku jego ręce i poczęła uderzać w nią raz po raz, domagając się rozmowy Dobrze, powiedział wielki fizyk, ale tym razem ja sam ci wskażę słownik Mianowicie żądam, żebyś mi odpowiedziała wedle alfabetu telegraficznego Morzowa Inteligentna deszczułka zaraz zaczęła wybijać uderzenia według wskazanego sobie szablonu Demousseaux zrobi inną próbę w towarzystwie księży, jednego inżyniera drogowego i pewnej jeszcze liczby osób znajomych rozkazuje stolikowi dawać odpowiedzi, taki nie przez liczbę uderzeń, ale tę liczbę sam wskazuje i zmienia ją wedle własnej woli. Stół przecie wszystko pojął doskonale i zastosował się do życzenia uczonego męża w każdym poszczególnym wypadku. Wreszcie i same te martwe przybory, używane do rozmowy na seansach. Stoliki i ekierki nieraz okazują widoczne upodobanie do wprowadzania rozmaitości w ich automatycznej roli, a zarazem zdradzają fantastyczne w zmianach szablonu kombinacje, chcą żyć i bawić się z ludźmi, oświadczają więc w pewnej chwili, że nie będą wypukiwać nogami oczekiwanych wyrazów, lecz składać je pewnymi ruchami, które same proponują klienteli do przyjęcia, to znów ekierki dają odpowiedzi zdaniami. W których wyrazy stoją w odwrotnym kierunku, albo sprzęty nie zgadzają się na język konwersacji, i odpowiedzi dają w innym niż ten, w którym postawiono pytania, lub wreszcie na pytania postawione dają odpowiedzi w tymże języku, lecz literami obcego, na przykład rosyjskimi literami objawiane bywają zdania francuskie, angielskie, włoskie itd. I gdzież tu szukać jakichś stałych? niezmiennych i fizycznych praw, czyż przeciwnie, nie jest tu jawnie wykazana swobodna i świadoma działalność osobowa? Dla uzupełnienia zjawisk obu grup musimy wspomnieć o pewnych produkcjach typu wspólnego, w których nie wiemy, czemu więcej się dziwić, czy przenikliwości ducha medium, czy też niezwykłej sprawności władzy fizycznej, używanej do jego pomocy, oboje tak nadzwyczajne, że gdyby miało to być nowym prawem natury, Musiałby się świat przewrócić do góry dnem, ale na szczęście ten rodzaj jasnowidzenia i odczuwania natury przez media ma stronę śmieszną, błazeńską i cyrkową, dlatego, choć geniuszów wprowadza w podziw, zostawia jednak jeszcze nadzieję w sercu, że o cztery takich błazeństw świat się nie może przewrócić. Mówimy o rzadkich stosunkowo, wszakże sprawdzonych niestety popisach mediów. Które w chwilach szczytowych swego transu widzą nie tylko oczyma zamkniętymi i czytają z książek zamkniętych, ale nawet brzuchem, ciemieniem, piętą. Lubuszami widzą, nosem słyszą, rękami wąchają i dalej. Obrońce sztuczek spirytystycznych powiadają nam wobec takich horrendów. No, już one teraz dziwią i drażnią ludzkość, nieprzyzwyczajoną do podobnych funkcji. Ale z czasem kto wie. Co jeszcze może być, i w myśl tego kto wie co będzie z czasem, wymyśli już specjalny termin, rzekomo naukowy, na usprawiedliwienie nadużyć zabobonnych, których się media niekiedy dopuszczają z przyrodzonymi władzami fizjologicznemu nazywają te zjawiska rozmieszczeniem zmysłów. Szeroki i wiele obiecujący wyraz i znaczy ni mniej, ni więcej, tylko tyle, w ciele naszym leży władza dziwna, nieznana, a głęboka i subtelna która jeszcze nie znalazła dla siebie warunków odpowiednich, wprawdzie jeszcze dotąd na całej kuli ziemskiej ludzkość sądzi powszechnie, iż specjalnymi tylko organami może odbierać przeróżne kategorie wrażeń świata zewnętrznego, ale czego to się nie dokona tresurą systematyczną, tym sposobem z czasem można by dojść do przełomów radykalnych w całej sferze działania organicznego, więc w ostatniej swej ewolucji organy naszego ciała doszłyby do perfekcji. W której wszelkie wrażenia świata zewnętrznego byłyby zdolne odbierać jakimkolwiek przyrządem cielesnym, spirytyzm dokona tego przewrotu epokowego w dziedzinie fizjologii. Kto dożyje, ujrzy to, o czym dziś tylko niektórzy wybrańcy ludzkości mają pojęcie, a wtedy się przekonają, jak naiwnymi były zachwyty naturalistów, anatomów, fizjologów i psychologów dla mądrości stwórcy. Jaką upatrywali w układzie misternym i zastosowaniu każdego z organów cielesnych do swej cząstki wrażeń, pobieranych ze świata, zwłaszcza zrozumie jak ograniczone były pojęcia tych entuzjastów nauki, co w budowie oka, znajdowali największą subtelność, bo oto byle pięta marna i gruboskórna snadniej zastąpi i przyniesie człowiekowi nowej epoki wszystkie te najżywsze, najgłębsze i najradośniejsze wzruszenia, jakich źródłem jest światło. Tak. Przyjdzie czas i już idzie. Grożą spirytyści. Gdy media analfabetyczne zdyskredytują doszczętnie tak zwany geniusz naturalistyczny, zjawiska spirytystyczne są faktem niezbitym. Czuję, jak śliską jest droga, na którą się odważyłem wejść. Zjawiska spirytystyczne nęcą niesłychanie umysł ludzki, bo wyglądają jak bajka arabska. Z tą różnicą, że dziejąc się w naszych oczach, Domagają się od niego poważnego sprawozdania, kuszą z drugiej strony także i wolę ludzką do nowych prób. Rządza bowiem nowości jest zbyt głęboko utkwiona, by wobec takich dziwów było nam łatwo poprzestać na powszechnie przyjętych w świecie pojęciach sił natury. I najmocniejszy, najtrzeźwiejszy filozof, rozważając to wszystko, w duchu nieraz sobie mówi, a bo ja wiem zresztą już, i tak mówi do siebie o rzeczach. O których naukowo doskonale wie i innych naucza, stąd uważałem, że badacze zjawisk spirytyzmu zazwyczaj albo wpadają w ciasny materializm, albo w szeroki, bujny okultyzm, który usiłując wszystko wytłumaczyć, niczego nie tłumaczy, lecz przeciwnie, wszystko obala, na czym się myśl logiczna opiera obu tych kierunków chcemy uniknąć w niniejszej rozprawie i dać zjawiskom tym interpretację otedy nie rozumną. Spiritualistyczną. Lecz naprzód trzeba by tym faktom nieprawdopodobnym dać gwarancję prawdziwości należną. Olbrzymia ich ilość, ciągle stwierdzana i notowana na obu półkulach, już sama przez się mówi do przekonania, lecz to nam nie wystarcza. Potrzeba by zaświadczyli o nadzwyczajności ach tego rodzaju umysły wyższe, zasłużone nauce i powszechnie cenione. I jeszcze potrzeba. By ci poważni świadkowie nie tylko widzieli swymi oczyma takie rzeczy, lecz metodycznie, wedle wymagań nauki stwierdzili je, właśnie i jedno, i drugie zostało już doskonale i wielokrotnie spełnione, zjawiskami spirytystycznemu zajęli się. Jak już tego próbki daliśmy i jak szerzej wykażemy, nie tylko ci, co wierzą w duchy i z nimi w stosunkach zażyłych zostają, ale także osoby, które o nich słyszeć nie chcą kpią sobie z nich i ich działalności i patrzą na całą aferę spirytystyczną oczyma fizyków i przyrodników, takie świadectwa będą zawsze najwymowniejsze, a na szczęście, w epoce, w której żyjemy, mają one zalety naukowe, jakich bardzo wielu sprawozdaniom wieków dawnych brakło, bo spirytyzm obecnie nie okrywa się już tą tajemniczością mistyczną, dzięki której jego cuda były przystępne dawniej głównie tym, co się byli zapisali do kultu duchów. Dziś spirytyzm jest zabawą salonową, powszechną, niemal na obu półkulach. Występuje on z swymi pokazami publicznie w lokalach najmowanych na ten cel, tak jak się na przykład urządza koncerty, w obliczności niezliczonych tłumów. Pozwala patrzeć, obserwować i krytykować swe produkcje materialistom i sceptykom. Owszem, zwolennicy tego sportu swymi odczytami, konferencjami, wykładami publicznymi wywołują sami dyskusję naukową. Spirytyści łączą się w olbrzymią sieć związków i prezentują swą imponującą siłę liczebną na wielkich światowych kongresach. O jednym z nich, odbytym w 1869 roku, daje nam bardzo wymowną relację w swym cennym dziele o spirytyzmie i hipnotyzmie uczony włoski dr Lapponi. Nadworny lekarz papieży, Leona XIII i Piusa X. czytamy tu, że sądząc podług liczby delegatów i reprezentantów urzędowych spirytyzmu na rzeczonym kongresie, liczba spirytystów wynosiła wówczas na całym świecie do 6 milionów. Jest dla nas przy tym okolicznością znamienną, iż kongres ten odbyty w Paryżu wybrał sobie siedzibę w sali w. wschodu masonerii. Otóż dr Lapponi pisze, byli tam. Przedstawiciele wszelkich umiejętności, ludzie najrozmaitszych stanowisk w świecie, literaci, dziennikarze, profesorowie uniwersytetu, matematycy, fizycy, chemicy, przyrodnicy, antropologowie, lekarze, filozofowie, teologowie, dygnitarze, politycy, dyplomaci, socjolodzy, a nawet monarchowie, jak Napoleon III. Świadkowie ci pochodzili ze wszystkich stron. Spośród narodów sobie obcych, świadczyli Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Duńczycy, Szwedzi, Holendrzy, Rosjanie, Hiszpanie, Włosi, Portugalczycy, nie mówiąc o Egipcjanach i Hindusach, należeli do rozmaitych religii. Byli tam mormoni, protestanci, dyzunici greccy, apostrofa nawet katolicy rzymscy. Nie brak też było wśród nich ateuszów i materialistów, przy dzisiejszym sceptycyzmie można by pomyśleć, że wyznawcy tejże samej religii, albo członkowie tejże samej narodowości, umówić by się mogli? Aby podać za prawdę, fakt zmyślony, ale iżby niezliczona ilość, należących do różnych narodowości przecinek wyznań, odążnościach, aspiracjach, charakterach i interesach różnych. Miała zgodnie podawać za fakt autentyczne zjawisko urojone lub zmyślone i to nie tylko w ogólności, ale i w najdrobniejszych jego szczegółach i od tego zdrowy rozum przypuścić nie pozwala. W dodatku ci świadkowie składają swe świadectwo nie gdzieś w zaciszu, w kółku prywatnym, lecz zero tym, co na własne oczy widzieli, albo w czym sami brali udział, piszą publicznie, miewają odczyty. Urządzają przystępne dla wszystkich posiedzenia doświadczalne, hełpiąc się, że są spirytystami z przekonania, kontroli, krytyki się nie boją, podają swoje adresy tak, że każdy kto chce, może sam sprawdzić ich świadectwo. Przyjdźcie i zobaczcie, powiadają. I nie jeden czytając ich sprawozdania poszedł, zobaczył i uwierzył w to, co przedtem miał za kuglarstwo zapewne między tymi sześciu milionami. Było wielu ludzi egzaltowanych, łatwowiernych, za dobrą monetę biorących wszystko, ale są także inni, których autorytet, kompetencja nie może najmniejszej ulec wątpliwości. I od dla przykładu cytuję uczony wioski kilka imion rozgłośnych, którzy w swych dziełach zostawili moc opisów zjawisk spirytystycznych, jak znanego Teozofa, pułkownika Olcotta, jak francuskiego pisarza Badającego produkcję fakirów indyjskich, jak misjonarza Chucka, który z własnej długiej obserwacji i praktyki apostolskiej wśród ludów azjatyckich, nazbierał wiele zjawisk tego rodzaju i t. d. Możemy ten szereg wiarygodnych świadków znacznie powiększyć imionami wybitnych pisarzy i badaczów naukowych, a jest ich wciąż rosnący zastęp we wszystkich narodach ukształconych. Wspomnę takich mężów jak Kernera, Stilelinga, Wernera, Eschenmajera, Ennemosera, Schuberta, Passewanta, Paberbrocka, Duprela, Zolnera, Fechnera-Dwagnera, Hellenbacha, Notzinga, Demoseauxa, Krabue, Richmonta, Hr. Milvilla, Rochasa, Richeta, Lombrosa, Dasiera, Gibiera, Wallacea, Crokesa, Rogersa, Edmontsa, Aksakowa, Ochorowicza, Matuszewskiego, doktora Radziszewskiego i tak dalej. Poza książkami, traktującymi o zjawiskach spirytyzmu, poświęcono im niezmierną ilość pism periodycznych na obu apostrof półkulach. Naturalnie w klasycznej krainie spirytyzmu, tam, gdzie go nasza oświecona i postępowa epoka wskrzesiła, w Ameryce, gdzie najwięcej się rozwinął? Musiała też powstać najbardziej liczna w tej kwestii literatura. Tam znajdujemy wielki poczet pism, pełnych najsensacyjniejszych i fantastyczniejszych, acz realnych opowieści Les Romans Plains de verite, jak się wyraża o zjawiskach tego rodzaju u Oto imiona niektórych z głośnych pism periodycznych amerykańskich i angielskich: The Spiritual Magazine, Banner of Light, The Spiritualist. Researche są de phenomena of spiritualismus W tych dwóch ostatnich znakomity przyrodnik Trookes umieścił szereg opisów najbajeczniejszych, przez siebie stwierdzonych W każdym kraju ukształconym powstają takie wydawnictwa, a więc Revue Spirite, Paris; Lux, Rzym, Zeitschrift für Spiritismus, Berlin, założone przez poetę Kasprowicza i H.R. Ponińskiego, Psychologische Studien, Lipsk Świat duchów, Warszawa, Światło Zagrobowe, Lwów i tak dalej. Wszędzie i w dziełach osobnych, i w czasopismach, roi się od przykładów obu grup spirytystycznych, od transferów, lewitacji, aportów, materializacji duchów i deoplastii, zarówno jak i wszelkich jasnowidzeń, odgadywań myśli i zamiarów, lecz ktokolwiek jest podpisany pod artykułem lub pod tytułem książki poruszającej tę dziwną dziedzinę, choćby to był geniusz, jak Crookes, nie daje jeszcze swą powagą dostatecznej gwarancji, że nie uległ jakiemu pomyleniu, a na seansach w wielu wypadkach bardzo o to łatwo. Lecz mamy mocniejsze dowody. Oto tenże fakt jednocześnie i każdy na swój sposób obserwują i badają kilku lub jeszcze większa liczba osób kompetentnych, trzeźwych i uczonych, a przytem sceptycznie usposobionych. A jednak wszyscy widzą tożsamo i stwierdzają ten sam rezultat swych badań. Rozumiemy, że gdy się zbierze cała grupa osób nastrojonych na jedną nutę, to w pewnych razach mogą gromadnie ulec halucynacji, lecz zmysły osób trzeźwych, zwłaszcza oczy i dotyk, mają swoje znaczenie w badaniach eksperymentalnych, jeśli im się tego nie, neguje, gdy chodzi o prace odbywane w laboratoriach. To byłoby niekonsekwentnym odmawiać tego rodzaju świadectw, oddawanych w kwestii zjawisk spirytystycznych, więc niektóre zeznania świadków kompetentnych, uczonych i naocznych należy w sprawach spirytyzmu uwzględniać, ale już ustaje wszelkie podejrzenie i wątpliwość, gdy ci uczeni badacze używają do swych spostrzeżeń nie tylko własnych zmysłów lecz także przyborów naukowych fizycznych. Otóż produkcje spirytystyczne były na wszelkie sposoby analizowane i wyszły w wielu razach z tych prób zwycięsko. Najsensacyjniejszy dział, tak zwany materializacja duchów, czyli ukazywanie się żywych postaci lub osobnych członków, jak rąk, nóg, został stwierdzony wielokrotnie szeregiem odlewów i odcisków w glinie, gipsie, parafinie, mące, kredzie, obecni na seanie się w pewnej chwili, Widząc takie kształty ludzkie, żądali od tego, kto je ukazywał, by je uwiecznił i dokładnie wyraził w materiałach wspomnianych. Posłuszne widma spełniały tak wiele podobnych poleceń, że nazbierała się imponująca kolekcja tych okazów w szerokim świecie. Wreszcie widma pozwalają się bardzo często fotografować obecnym, a nawet przez swój popularny i codzienny środek komunikacji umysłowej z klientelą spirytystyczną przez nogi stołowe. Same niekiedy żądają takich fotografii, wyrażają moment, w którym należy otworzyć aparat i kiedy go zamknąć. Słowem widma pozują, jakżewi ludzie na Ziemi, fotografom, ta zabawa duchów w Ameryce była w latach 1860-80 tak zwyczajnym sportem. Że na Seanse przychodziło tam od razu po kilku fotografów z aparatami swymi, utworzyła się w tym kraju klasa specjalna fotografów spirytystycznych, sławnym w pośród nich był zwłaszcza Mumler, zamieszkały w Bostonie z powodu nadzwyczajnej popularności, jakiej zażywały podobizny rozmaitych duchów, które odtwarzał naraził się Mumler na proces sądowy, grupa osób światłych i krytycznych zarzuciła mu publicznie oszustwo Mumlera. Uwięziono. Najściślejsze jednak śledztwo nie mogło mu winy dowieść. Przeciwnie stwierdzono, że wiele osób, należących do rodzin postaci pogrobowych, przedstawionych na fotografiach Mumlera, od razu je poznawało, choć sam Mumler nigdy nie znał tych nieboszczyków. Nawet wykazano, że wielu z tych pogrobowców, pozujących Mumlerowi, nigdy się nie fotografowało za życia. Wobec tych wszystkich danych, sędzia państwowy Edmonds który prowadził sprawę Mumlera, zawyrokował iż jakkolwiek cała ta historia fotografii duchów jest dlań rzeczą niezrozumiałą i zagadkową, nie czuje się jednak w prawie przypisać Mumlerowi oszustwa i dlatego wypuścił go z więzienia na wolność. Rzecz ta działa się w Bostonie 1869. Od tego czasu nie czytamy, by za zbieranie podobizn tak zwanych duchów zmaterializowanych Wytaczano sprawy sądowe o szerzenie fałszu, bo też musiano by się rozprawiać z wielu mężami bardzo poważnymi w nauce, którzy również fotografowali i zbierali rozmaite odlewy i odciski, postaci ukazujących się na seansach Powszechnie wiadomo, jak ciekawe pod tym względem kolekcje porobili tak wybitni uczeni, jak Crookes, Richet, Zollner, Wagner, Nodzink, Lombroso Ochorowicz Etc. Najwyższe zdumienie nas ogarnia, gdy ci światli badacze spirytyzmu nie tylko widzą postacie zagrodowe, lecz rozmawiają z nimi, dotykają się ich i analizują swobodnie, jak w swych laboratoriach naukowych, układ cielesny gości zaświatowych. A przecie aż tak daleko posunęły się ich doświadczenia nad materializacją duchów. otorichet poucza nas, że w Algierze, w domu generała Noela. Wobec siedmiu osób jego rodziny w ten sposób materialnie obcował, na dwadzieścia seansach z tak zwanym duchem Beni Beniboa, która się ukazywała raz w turbanie na głowie, innym razem w kasku żołnierskim Tajemnicza murzenka przechadzała się po salonie, podchodziła do towarzystwa i prowadziła z nim rozmowę Richard zdejmował z niej fotografię wielokrotnie i w rozmaitych pozach, chcąc się widoczniej przekonać Iż ma do czynienia z istotą ludzką żywą, przygotował tubę, której jeden koniec stykał się z naczyniem, zawierającym substancję chemiczną Baryt, drugi zaś koniec tuby podał mu rzęce, prosząc, by w niego dmuchała. Beniboa spełniła życzenie uczonego i jakże silne uczucie musiało owładnąć nim, gdy na płynie Barytu ukazała się białą plama, zwykły objaw. Wskazujący obecność kwasu węglowego, a więc nie było żadnej wątpliwości dla uczonego, widmo dało mu pożądany dowód naukowy, że jego oddech był żywym ludzkim oddechem, a oto podobne próby innego męża wiedzy ścisłej, wynalazcy radiometru i fotometru polaryzacyjnego, zasłużonego wielce nauce analizami chemicznymi, genialnego fizyka Williama Crookesa. Jego rewelacje, ze względu na stanowisko, jakie zajmuje w świecie naukowym, będziemy najwięcej uwzględniali, ale też są one najbardziej sensacyjne ze wszystkiego, cośmy czytali, widzieli lub słyszeli w sprawie spirytyzmu. W. Crookes należy do sumiennych i cierpliwych badaczy tyci i fenomenów, postępował bardzo ostrożnie i zwolna. By wykryć tajemnice ich, przez trzy lata sam i wspólnie z towarzyszami światłymi podpatrywał najgorliwie akcje mediów. Każdy ich ruch. W rezultacie doszedł do niezbitego wniosku, że ani nie można było zaliczyć wszystkich zjawisk, które apostrof widział, do rzędu złudzeń, łup sztuczek przebiegłych, ani też tych, które szczegółowo zanalizował, nie może pogodzić z pojęciami, powszechnie uznawanymi o prawach natury. Sprawdził, że media w transie tracą na swej wadze, często 50%, że postacie zmaterializowane. Które się przy nich ukazują, przedstawiają często wszelkie cechy istot różnych od mediów. ważył duchów, badał ich puls, oddech, konstatował krążenie krwi w ich ciałach i zdawał z tych doświadczeń publiczną światu sprawę. Ze wszystkich prób naukowych w kwestii spirytyzmu najwięcej wzbudziły zainteresowania i tchnął najgłębszym przekonaniem opisy Crokesa, dotyczące występów publicznych słynnego medium. Pani Cook, medium to w Londynie przez trzy lata 1871-1S74 wywoływało ducha jakiejś panny, która się zwała Katie King. Cook stale był świadkiem tego zjawiska, razem z towarzyszem swym, fizykiem Barleyem, zbadał najszczegółowiej medium oraz jej ducha opiekuńczego, stwierdza, że był on do medium niepodobny panna zagrobowa była blondynką podczas gdy pani całok brunetką, wzrostu wyższego od medium o jedną drugą głowy, opisuje szczegółowo ręce, uszy, postać ducha, waży go i stwierdza większy ciężar jego ciała, niż był medium, panna duchowa nie tylko pozwala na te oględziny natrętne i drobiazgowe, lecz siada u progu i rozmawia z towarzystwem, a nawet żartuje, bawi się z dziećmi, pisze, na prośbę uczestników seansu rozdziela z swej szaty 12 kawałków między gości, w tej liczbie i trookes otrzymuje skrawek, owszem pozwala mu nawet uciąć loczek ze swego warkocza, koloru kasztanu, genialny uczony przechowuje te pamiątki po seansie, jako dowód niezachwiany, że nie uległ złudzeniu, wizyty ducha, przez trzy lata ukazującego się, były tak wielką atrakcją dla badaczy. Że na seansach stawiano kilkanaście aparatów fotograficznych, które zdejmowały podobiznę panny Zagrobowej. Sam co zdjął tych fotografii z panny King 40 sztuk. Postać zagrobowa po odbytym przedstawieniu znikała bez śladu i znów nagle w chwili niemożliwej do przewidzenia się zjawiała. Wreszcie, gdy się debiuty miały ku końcowi, panna King pożegnała się bardzo czule ze swą ziemską pupilką. Panią Cook. Która wśród szlochów i spazmów domagała się, by jej nie opuszczało widmo, lecz próżno, duch oświadczy. Że te trzy lata były jego pokutą na ziemi, którą musiał w postaci ludzkiej odprawiać, ty już się zupełnie oczyścił i przechodzi w inną materializację? Doskonalszą, mniej sensacyjne, a jednak podobnie niepojęte, daje Trookes sprawozdanie z badań Medium Houma. O czym wypadnie nam jeszcze wspomnieć? Sądzę jednak, że i to, cośmy do tej chwili na potwierdzenie zjawisk spirytyzmu powiedzieli, najzupełniej usprawiedliwia opinię genialnego fizyka, która jest zarazem i naszym najgłębszym przekonaniem. Utrzymuje, konkluduje Crookes, że te zjawiska to rzecz nie tylko prawdopodobna, ale to fakt. Niech przyjdzie kto chce, niech się organizują komisje do ich badania. Niech ludzie jakiejkolwiek narodowości przyjdą i osobno, czy razem poczną im się przypatrywać, a powiedzą: Co powiedziałem? Owszem, twierdzę, że w historii świeckiej, kościelnej, w rocznikach nauk nie ma faktu tak niezbicie, tak oczywiście stwierdzonego, jaka te spirytystyczne zjawiska. Tak, spirytyzm nie jest szantażem lub złudzeniem, lecz jest czymś innym i czymś gorszeni to fakt, który się rozpowszechnia coraz dalej. Coraz głębiej i niesie z sobą do serc i umysłów społeczeństw współczesnych coraz powszechniejszy zamęt. Ignorować go już jest rzeczą łatwą, lecz do niczego nie prowadzi, a nawet nikomu się to już nie może wydać szczerym. Skoro nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć tym zjawiskom, mamy największy obowiązek wypowiedzieć o nich sąd krytyczny. Lecz jak sobie z tą plagą spirytystyczną poradzić, jeśli istotnie okaże się. Że wszelkie kombinacje przyrodnicze bynajmniej jej nie oświetlają, lecz przeciwnie, wprowadzają tylko do pojęć zamieszanie i zwątpienie. Właśnie to mają do siebie wszystkie interpretacje, usiłujące zjawiska spirytyzmu przedstawić jako nowo odkryte prawa. I tu stajemy na punkcie bardzo drażliwym i odpowiedzialnym. Odpowiedzialności się nie ulękniemy, a choć nasz wykład wielu nie przypadnie do gustu, wypowiemy się jak najszczerzej. Wiemy? Że zjawiska spirytyzmu swą jawnością i mnogością wzniecają po prostu popłoch w kolach tzw. Esprit force nie tak dawno jeszcze mogli oni sobie z nich pokpiewać i przeczyć wszystkiemu a priori, nie badając nawet kwestii, bo ich pogląd pozytywistyczny był w modzie, dziś się nieco nastroje ludzkie zmieniły, coraz bardziej myśl ludzka wyrywa się z ciasnego koła praw przyrody w które usiłowano ja zamknąć w imię nauki i szuka spokojnie wyższych pierwiastków w sprawach świata, nasi i zagraniczni esprits widząc, że negacja nic nie pomoże, pozwalają istnieć zjawiskom spirytystycznym, ale pod warunkiem, żeby nie potrzebowali ani na krok ustąpić z swego materialistycznego stanowiska, bo zdawało się im, że gdyby trzeba w świecie cokolwiek przyjąć poza doświadczeniem, Musiałby on chyba runąć, ratując wtedy praw ziemi i swego stanowiska naukowego. Poczęli niemiłosiernie naciągać zjawiska spirytyzmu do podstaw naturalistycznych, lub nawet pewne powszechnie uznawane pojęcia zmieniać, narzekając na bezwzględność nauki urzędowej i obiecując, że przyszłe pokolenia ją z gruntu zreformują, a z tej podwójnej buchalterii ani nauka nic nie korzysta, ani żadnej pociechy nie odbiera ludzkość. Jest to dla nas ważnym doświadczeniem i zarazem ostrzeżeniem. Podjęliśmy się dać gruntowną odpowiedź na pytanie, co należy sądzić o spirytyzmie. W tym celu chcemy uwzględnić wszystko, co tylko pod prawa natury dałoby się podciągnąć, nawet najbujniejsze hipotezy, byleby miały jakiś sens.